Dzień dobry Państwu. Wysoka Rado, otwieram obrady 29. sesji Rady Miejskiej w Kańczuzie w bieżącej kadencji. Witam Panie i Panów Radnych oraz osoby zaproszone. Witam Pana Andrzeja Żygadło, Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga. Witam Panią Teresę Gasińską, Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga. Witam Panią Annę Kisiel, Skarbnik Miasta i Gminy Kańczuga. Witam kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. Witam pana mecenasa Konrada Wesołowskiego. Witam sołtysów miejscowości z terenu gminy oraz przewodniczących zarządów osiedli w Kańczudze. Witam panią Bożenę Krupę, dyrektor miejsko-gminnego żłobka. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Kańczudze są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swojego wizerunku. Z uwagi na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego i zachowania dystansu społecznego, sesja Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu dzisiejszym odbywa się w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze. Informuję, że Panie i Panowie Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję w ustawowym terminie. W związku z realizacją wymogów dotyczących opatrzenia nagrań napisami, przypominam Państwu o wyraźnym wypowiadaniu się do mikrofonu. Oczywiście tutaj nic się nie zmieniło od naszych ostatnich sesji. W celu zabrania głosu proszę o podejście do mównicy. Bardzo proszę Państwa radnych o uruchomienie terminali do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej w Kańczudze w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Stwierdzam również prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Wraz z zaproszeniami otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy w sprawach porządku obrad pragnie ktoś zabrać głos? Słucham Pani Radna. Nie słychać, proszę włączyć mikrofon albo podejść do mównicy. Ja na komisji dwa dni temu we wtorek poruszyłam sprawę statutu, który moim zdaniem nie spełnia warunków takich formalnych, ponieważ zawiera zbyt wiele lakonicznych i ogólnikowych zapisów. Moja propozycja zmiany tego statutu miała być dzisiaj rozpatrzona i chciałam się dowiedzieć, czy pan mecenas i pani dyrektor ku temu się przychylili. Szanowna pani radna, ale jesteśmy w punkcie porządek obrad, odnośnie porządku obrad, więc tutaj czy przyjmujemy porządek obrad, czy zmieniamy porządek zmieniamy, obrad. Bo ja chcę tą uchwałę dzisiaj, żeby ją ściągnąć z porządku obrad i mamy czas, żeby za miesiąc sobie spokojnie przepracować pewne rzeczy i poprawić i uzupełnić. Rozumiem, czyli wnioskuje pani o ściągnięcie uchwały. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do głosowania, tylko słowem wstępu chciałem powiedzieć, że w zasadzie większości komisji za projekt uchwały został omówiony, uzyskał opinię pozytywną, więc... Ale oczywiście... Tak, bardzo proszę jeszcze, jeżeli pani sekretarz chce zabrać głos. Szanowni Państwo...
Szanowni Państwo, oczywiście ustosunkuję się do zgłoszonego tutaj przez Panią Radną propozycji zmiany porządku obrad. Rzeczywiście na komisji Pani Radna przedstawiła swoje propozycje zmian do statutu. Tak jak mówiłam na komisji, po konsultacji z Panem Mecenasem, z prawnikami naszymi, którzy nas obsługują, jeśli chodzi o obsługę prawną, przeanalizowaliśmy wszystkie zmiany, które zostały zaproponowane przez Panią Radną. Ja oczywiście te wszystkie zmiany omówię, jeśli dojdzie do porządku obrad, w którym będziemy uchwalać statut. Natomiast statut nie zawiera braków formalnych, które powodowałyby jego nieważność. Wiele zapisów, które Pani Radna zaproponowała, jest już umieszczonych w statucie, jest to tylko powtórzeniem, więc kwestie, które są uregulowane w statucie, są uregulowane według nas poprawnie i na chwilę obecną brak jest podstaw do tego, aby przekładać uchwalenie statutu. Zawsze statut w każdym momencie można zmienić, można dodać do niego zmiany, aczkolwiek nie ma podstaw do tego, aby twierdzić, że są braki formalne, które powodują jego nieważność. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy słyszymy? No nie bardzo właśnie. Dzisiaj nie działa. Teraz działa, słychać? Teraz działa. Pani radna, słychać? Teraz, jak mogłaby Pani powtórzyć? Teraz słychać? O, bardzo teraz proszę o siebie powtórzenie słyszę. Od początku. Pani sekretarz, szanuję Pani opinię. Pani radna, bardzo proszę podejść do mównicy, może tutaj skorzystam. Będziemy to komentować przy podejmowaniu uchwały. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, mnie jako przewodniczącego obowiązującego procedury, także zgłoszoną tutaj poprawkę, zgłoszony wniosek Pani Radnej musimy podać pod głosowanie. Szanowni Państwo, kto jest za przeprowadzeniem zmiany mającej na celu ściągnięcie punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu i przyjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia momencik. Tak, rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 8, łamane na 97/2011 z 10 października 2021 roku w sprawie utworzenia miejsko-gminnego żłobka w Kańczudze. Kto, Szanowni Państwo, jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad, proszę o uniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Także Szanowni Państwo, porządek obrad zostanie bez zmian. Szanowni Państwo, przypomnę jeszcze porządek obrad 29. sesji Rady Miejskiej w Kańczudze. Brzmi on następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad i jego przedstawienie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 27 i 28 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze. Punkt czwarty, powołanie komisji wnioskowej. Punkt piąty, informacja o sposobie załatwienia wniosków z 27 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze. Punkt szósty, informacja o działalności burmistrza miasta i gminy Kańczuga w okresie między sesjami. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kańczuga na 2021 rok. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Kańczuga. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest burmistrz miasta i gminy Kańczuga na celu związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Punkt dziesiąty, rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju miasta i gminy Kańczuga na lata 2021-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 8/91/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie utworzenia miejsko-gminnego żłobka w Kańczudze. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze oraz określenie harmonogramu ich przeprowadzenia. Punkt 15. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Kańczuga. Punkt 16. To rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 2/3/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kańczudze. Punkt 17. Są to sprawy bieżące, informacje. Punkt 18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Oraz ostatni punkt 19. Zamknięcie obrad sesji. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie protokołu z 27 i 28 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze. Szanowni Państwo Radni, protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz został przesłany Państwu Radnym na służbową pocztę elektroniczną. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do protokołu z 27 i 28 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze? Jeśli nie, stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte. Kolejny punkt porządku obrad to powołanie komisji wnioskowej. Zadaniem komisji jest notowanie i opracowanie wniosków zgłaszanych w toku dyskusji. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji wnioskowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w skład komisji wnioskowej proponuję panią Jolantę Kubicką, pana Wiesława Dudkę oraz pana Andrzeja Kubickiego. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy pani Jolanta Kubicka wyraża zgodę? Czy pan Wiesław Dudka wyraża zgodę? Czy pan Andrzej Kubicki wyraża zgodę? Szanowni Państwo, przejdźmy w takim razie do przegłosowania. Kto jest za tym, aby w skład komisji wnioskowej wchodziła pani Jolanta Kubicka, pan Wiesław Dudka oraz pan Andrzej Kubicki? Proszę o uniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że mamy powołaną komisję wnioskową. Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, a są to informacje o sposobie załatwiania wniosków z 27 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze, która odbyła się 24 czerwca 2021 roku. Bardzo proszę panią kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, panią Edytę Szewczyk, o przedstawienie informacji na temat wniosków złożonych na 27 sesji Rady Miejskiej. Protokół Komisji Wnioskowej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 24 czerwca 2021 roku. Komisja w składzie Ewa Płachta, Małgorzata Hałys, Zygmunt Koba opracowała następujące wnioski. Wniosek pierwszy. Wniosek do burmistrza miasta i gminy Kańczuga o remont schodów prowadzących do Domu Kultury w miejscowości Rączyna. Wniosek drugi. Wniosek do burmistrza miasta i gminy o remont i zabezpieczenie mostu w miejscowości Rączyna prowadzącego do domów numer 245, 247 i 249. Dokładną treść wniosków odzwierciedlają załączniki dołączone do niniejszego protokołu. W związku z protokołem Komisji Wnioskowej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 24 czerwca 2021 roku informuję, że przedstawione wnioski zostaną ujęte do propozycji zadań do projektu budżetu miasta i gminy Kańczuga na rok 2022. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza pytania do przedstawionych informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że informacje zostały przyjęte. Ponadto informuję, że na złożony przez... Ponadto informuję, że na złożony przez Radną Rady Miejskiej w Kańczuzę panią Annę Siewierską podczas 27 sesji Rady Miejskiej w Kańczuzę interpelację i zapytanie została udzielona odpowiedź w formie pisemnej w ustawowym terminie. Jest ona dostępna również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kańczuzę. Szanowni Państwo, ja mam tutaj jedną taką uwagę techniczną. Kto będzie podchodził do mównicy, czy kto będzie zabierał głos, bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Ja również będę się stosował do tego, bo jak mamy dwa mikrofony włączone, widocznie dochodzi do jakiegoś sprzężenia. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To informacja o działalności burmistrza miasta i gminy Kańczuga w okresie między sesjami. Proszę pana Andrzeja Żegadło, burmistrza miasta i gminy Kańczuga, o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kańczudze podejmowałem następujące działania. W dniu 25 czerwca w Łopusce Wielkiej uczestniczyłem we mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego 2020-2021. W tym samym dniu brałem udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Kańczudze. W dniu 26 czerwca uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP Siedleczka i OSP Żuklin. W dniu 28 czerwca brałem udział w 32 zwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, które odbywało się w Rzeszowie. W dniu 29 czerwca brałem udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Powiatu Przeworskiego. W dniu 30 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu ze starostą przeworskim panem Bogusławem Urbanem dotyczącym renowacji kościoła w Pantalowicach. W dniu 1 lipca uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kańczudze dotyczącej nadania tytułu honorowego obywatela miasta i gminy Kańczuga. W dniu 8 lipca odbyłem spotkanie z prezesem i wiceprezesem klubu MKS Kańczuga dotyczące awansu do czwartej ligi i dalszego funkcjonowania drużyny. W dniach 8, 9 i 10 lipca gościłem na terenie miasta i gminy Kańczuga przedstawicieli gminy Potęgowo w osobach wójta gminy Potęgowo pana Dawida Dawida oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. Tematem wizyty było podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy między samorządami. W dniu 10 lipca brałem udział w obchodach jubileuszu 90-lecia OSP w Niżatycach. Podczas uroczystości został poświęcony i przekazany sztandar dla jednostki z Niżatyc oraz zostały wręczone medale i odznaczenia. W tym samym dniu uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Sieteż. W dniu 11 lipca udałem się do Dynowa na zaproszenie uczestników akcji Przez Polskę dla Serca i Krwi, gdzie odbyłem z nimi spotkanie i pogratulowałem wspierania osób potrzebujących. W tym samym dniu brałem udział w obchodach 45-lecia działalności klubu Alabaster Łopuszka Wielka. W dniu 12 lipca odbyłem spotkanie z działaczami LKS Kańczuga dotyczące awansu do trzeciej ligi i dalszego funkcjonowania drużyny. W
dniu 14 lipca spotkałem się z przedstawicielami organizatora Tour de Polonia, z którymi omówiłem warunki współpracy oraz zabezpieczenia trasy wyścigu. W dniu 16 lipca udałem się do szkoły podstawowej w Kańczudze, gdzie w związku z zakończeniem drugiego turnusu półkolonii wręczyłem pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki. W dniu 17 lipca brałem udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP Lipnik, OSP Łopuszka Mała i OSP Pantalowice. W dniu 19 lipca odbyłem spotkanie z przedstawicielem policji oraz komendantem gminnym OSP dotyczące zabezpieczenia wyścigu Tour de Polonia. W dniu 22 lipca uczestniczyłem w zgromadzeniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie. W dniu 8 sierpnia brałem udział w Biesiadzie Ludowej na rynku w Kańczudze. W dniu 9 sierpnia odbyłem spotkanie organizacyjne z prezesami klubów piłkarskich, przedstawicielem policji oraz dyrektorem KOSiR-u, które dotyczyło omówienia spraw związanych ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu piłkarskiego 2021-2022. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym projektowania kanalizacji w miejscowości Chodakówka oraz Lipnik. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu Rady Sołeckiej w Opusce Wielkiej. W dniu 10 sierpnia pożegnałem uczestników kolonii z gminy Potęgową, którzy na kolejne dni odjeżdżali do Ustrzyk Dolnych. W dniu 11 sierpnia trzeci etap Tour de Polonia przejeżdża m.in. przez teren miasta i gminy, a w miejscowości Kańczuga wspólnie z kibicami czekałem na zawodników, gdzie była ustawiona premia lotna Lotto. W dniu 12 sierpnia w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze wręczyłem mieszkańcom miasta i gminy Kańczuga medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W dniu 15 sierpnia w Jarosławiu uczestniczyłem w obchodach Święta Wojska Polskiego. W tym samym dniu brałem udział w dożynkach wiejskich w miejscowości Pantalowice. W dniu 20 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu prezesów gminnych OSP powiatu przeworskiego w Zarzeczu. W dniu 21 sierpnia brałem udział w dożynkach wiejskich w miejscowości Rączyna i Siedleczka. W tym samym dniu uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Kańczuga. W dniu 22 sierpnia wziąłem udział w akcji poboru quiz organizowanym w Domu Strażaka w Sieteszy. W dniu 29 sierpnia brałem udział w miejsko-gminnych dożynkach, które odbywały się w miejscowości Krzeczowice. W dniu 1 września uczestniczyłem w rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021-2022, biorąc udział we mszy świętej w kościele parafialnym w Kańczudze, a następnie uroczystościach w zespole szkół w Kańczudze. W dniu 3 września wręczyłem listy gratulacyjne uczniom, którym przyznano stypendia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez miasto i gminę Kańczuga. W dniu 4 września brałem udział w narodowym czytaniu powieści Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kańczudze. W tym samym dniu uczestniczyłem w miejsko-gminnych manewrach pożarniczych w Opusce Wielkiej, w których brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu miasta i gminy Kańczuga oraz jednostka OSP Husów. W tym samym dniu uczestniczyłem w festynie Pożegnanie Lata nad Zalewem w Opusce Małej. W dniu 5 września brałem udział w podsumowaniu zakończenia pierwszego etapu prac remontowych budynku Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Pantalowicach. W dniu 6 września uczestniczyłem w walnym zebraniu Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Kańczudze. Na zebraniu tym zostałem ponownie wybrany na stanowisko prezesa zarządu miejsko-gminnego OSP w Kańczudze. W dniu 7 września brałem udział w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Łopuszka Mała dotyczącym wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań budowy, przebudowy, rozbudowy dróg gminnych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miasta i gminy Kańczuga. W dniu 15 września uczestniczyłem w spotkaniu z prorektor rzeszowskiej filii Collegium Humanum panią Izabelą Kulagą na temat dalszej współpracy między uczelniami a klasami humanistycznymi Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze oraz objęciem patronatem i opieką dydaktyczną.
W dniu 17 września brałem udział w wieczornicy z okazji 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w sali balowej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku. W tym samym dniu dokonałem kontroli terenu miasta i gminy pod kątem skutków wzmożonych opadów deszczu. W dniu 18 września ponownie dokonałem kontroli terenu gminy pod kątem skutków po opadach deszczu. W tym samym dniu skontaktowałem się ze starostą przeworskim, panem Bogusławem Urban, któremu przedstawiłem skutki po opadach deszczu, a w szczególności uszkodzenia dróg postaleniowych w miejscowości Rączyna i zaproponowałem wspólny objazd w dniu dzisiejszym. Starosta odmówił, podając, że takie spotkanie odbędzie się w dniu 20 września o godzinie 12 w miejscowości Rączyna. W dniu 19 września uczestniczyłem w uroczystym nadaniu sztandaru dla Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Przeworsku oraz brałem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zarządu Powiatowego, które odbywało się w Gaci. Na zebraniu tym zostałem wybrany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP w Przeworsku. W dniu 20 września udałem się do miejscowości Rączyna na umówione spotkanie z panem starostą przeworskim, na które przybył sam dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, pan Robert Mądry, przepraszając za nieobecność pana starosty i wraz z nim dokonaliśmy oglądnięcia stanu dróg postaleniowych i powstałych strat. W tym samym dniu brałem udział w posiedzeniu następujących Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze. Komisji Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg. W dniu 22 września uczestniczyłem w spotkaniu w Zespole Szkół w Kańczudze, gdzie przedstawiciele hotelu Arłamów zaprezentowali możliwości odbywania praktyk przez uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza pytania do przedstawionych informacji? Stwierdzam, że informacje zostały przyjęte. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kańczuga na 2021 rok. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Bardzo proszę panią Annę Kisiel, skarbnik miasta i gminy Kańczuga, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kańczuga na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, uchwała numer 29/344/2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kańczuga na 2021 rok. Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta i gminy Kańczuga na rok 2021. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody o kwotę 126 570 zł. W tym w dziale rolnictwo, łowiectwo plus 65 000 zł. Są to środki pochodzące z budżetu województwa podkarpackiego na realizację zadania budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krzeczowice, Niżatyce. Dział 758 różne rozliczenia.
minus 24 893 zł. W rozdziale 758.01 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego minus 24,893 zł, w tym korekta subwencji oświatowej na kwotę minus 64,793 zł oraz zwiększenie subwencji oświatowej na kwotę plus 39,900 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających w szkołach. W dziale 801 oświata i wychowanie plus 20,150 zł, w tym szkoły podstawowe plus 20,150 zł, w tym w szkole podstawowej w Rączynach oraz szkoła podstawowa w Pantalowicach otrzymała środki w wysokości po 7000 zł, szkoła podstawowa w Łopuszce Wielkiej 200 zł. Do szkoły podstawowej w Łopuszce Wielkiej zostały pozyskane środki w wysokości 5950 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na podstawie umowy zawartej pomiędzy ośrodkiem Działaj Lokalnie, która ma siedzibę w Leżańsku, z przeznaczeniem na zadanie Zaprośmy drzewa do szkoły. Dział 851 Ochrona zdrowia plus 10,000 zł. W rozdziale 851.95 pozostała działalność plus 10,000 zł. W tym rozdziale również jest dostosowanie paragrafów do istniejącej klasyfikacji budżetowej. Te przepisy zmieniły się bodajże w lipcu tego roku. Należy je dostosować w ciągu 3 miesięcy, czyli do końca października. Więc z paragrafu 097 przenosimy do 2180. Następnie wprowadzenie środków 10,000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Jest to finansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID. W dziale rodzina zwiększenie środków w wysokości 30,313 zł, w tym w rozdziale świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny. Te zwiększenia są z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które to należy odprowadzić do budżetu wojewódzkiego. Województwa podkarpackiego. W dziale 900 gospodarka komunalna, ochrona środowiska plus 6000 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie środków w wysokości 8000 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne zabytkowego drzewostanu w parku w Krzeczowicach. W dziale kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 12000 zł. Są to środki pochodzące z budżetu województwa podkarpackiego, pozyskane w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na zadanie modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku.
Ogółem dochody zwiększone o kwotę 126 570 zł. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki o kwotę 126 570 zł. W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie środków w wysokości 65 000 z przeznaczeniem na zadanie budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krzeczowice, Nierzatyce. Następnie zmiana nazwy zadania. Z zadania budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Pantalowice, Nierzatyce, Krzeczowice na zadanie budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krzeczowice, Nierzatyce. Jest to wkład własny w realizację zadania. W dziale ochotnicze, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, zwiększenie dotacji dla OSP Nierzatyce plus 3463,70 zł i OSP Rączyna 6000 zł. Jest to wkład własny w realizację zadania doposażenie straży pożarnej Rączyna Nierzatyce. Celem zwiększenia potencjału technicznego. Szanowni Państwo, OSP Rączyna i Nierzatyce otrzymali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej środki po 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie zwiększanie potencjału technicznego. Kultura. Dobrze. Obsługa długu. Zmniejszenie o kwotę 50 tysięcy złotych. Oświata i wychowanie. W dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe minus 69 400 zł. W tym przesunięcie środków do działu, w którym mieści się, funkcjonuje żłobek. Wprowadzenie dodatkowej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających. W związku z tym w technikum wprowadzamy 6300 zł, liceum ogólnokształcące 3150 zł. Natomiast w szkołach artystycznych jest zmniejszenie o kwotę 64 793 zł. Jest to wynik korekty metryczki oświatowej. Zmniejszyli nam subwencję oświatową. W dziale ochrona zdrowia wprowadzenie środków w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na finansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19. W dziale rodzina, w działach świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny, wprowadzanie środków z przeznaczeniem na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń. Zwiększenie wydatków w dziale 855 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 120 tysięcy złotych. Są to żłobki. Środki te zostały przesunięte z działu oświata i będą przeznaczone na finansowanie działalności miejsko-gminnego, na finansowanie działalności miejsko-gminnego żłobka. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie środków o 15 zł. Te środki zostają przesunięte do działu 92109 na zadanie modernizacja ośrodka kultury miasta i gminy w Kańczudze. W dziale 800904 utrzymanie zieleni, zmniejszenie środków o kwotę 10 360 zł
i przesunięcie ich do działu 921-20 jako wkład własny w realizację zadania zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne zabytkowego drzewostanu w parku w Krzeczowicach. Następnie 926 wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest, czyli te 6 tysięcy złotych. W dziale 921.09 przesunięcie i wprowadzenie środków dodatkowych 15 tysięcy złotych na zadanie modernizacja ośrodka kultury miasta i gminy w Kańczudze. W dziale 921.20 ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne zabytkowego drzewostanu w parku w Krzeczowicach. I zwiększenie własnego do tegoż zadania. W dziale kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 50 tysięcy złotych. W rozdziale pozostała działalność, wprowadzenie środków w wysokości 12 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku oraz przesunięcie środków w kwocie 30 tysięcy złotych jako wkład własny w realizację zadania modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku. Ogółem zwiększenie wydatków jest takie same jak zwiększenie dochodów, czyli 126 570 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kańczuga. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie, proszę, przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Kańczuga. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji i Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Również proszę panią skarbnik miasta i gminy Kańczuga, panią Annę Kisiel o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 29/345/2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Kańczuga. Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się od podatku od nieruchomości jednorazowo na okres 2 lat budynki lub ich części, budowle oraz grunty przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały nabędą lub uruchomią na terenie miasta i gminy nowe inwestycje, w których utworzą nowe miejsca pracy. Projekt uchwały jest dość długi, no może nie będę go
czytała, tylko w skrócie powiem. W maju 2019 roku Rada Miejska w Kańczudze podjęła uchwałę taką samą w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Kańczuga. Omawiany ten projekt uchwały jest jakoby kontynuacją poprzedniej uchwały, poprzedniej, czyli z 30 maja 2019 roku. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kańczuga. Paragraf 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Może króciutkie tylko uzasadnienie do uchwały. Bardzo ważnym czynnikiem w kreowaniu rozwoju miasta i gminy Kańczuga jest pobudzenie przedsiębiorczości i sprzyjanie powstawaniu inwestycji. Zmniejszenie obciążeń podatkowych dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy ma prowadzić do poprawy atrakcyjności miasta i gminy Kańczuga oraz wywołać pozytywne skutki w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Ideą podjęcia niniejszej uchwały jest ustanowienie swoistego wsparcia na rzecz podmiotów ponoszących nakłady inwestycyjne na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku których zostanie uruchomiona nowa działalność lub poszerzona dotychczasowa, czego skutkiem będzie utworzenie nowych miejsc pracy. Zgodnie z postanowieniami niniejszego projektu uchwały zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy za każde nowe miejsce pracy według zasady 50 m2 jest to powierzchnia użytkowa budynków związana z prowadzeniem działalności gospodarczej razy 21 zł, czyli aktualna stawka podatku od nieruchomości, co daje nam kwotę 1050 zł. 200 m2 jest to powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności razy 0,74 grosze, aktualna stawka podatku od nieruchomości, co daje nam kwotę 148 zł. 2000 zł od wartości budowli razy 2%, aktualna stawka podatku od nieruchomości, co daje nam kwotę 40 zł. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest burmistrz miasta i gminy Kańczuga na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna. Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna. Opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna. Opinia Komisji Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Proszę Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, Panią Edytę Szewczyk o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 29 przez 346 przez 2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest burmistrz miasta i gminy Kańczuga na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych,
dla których zarządcą jest burmistrz miasta i gminy Kanczuga na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące punkt pierwszy prowadzenia robót w pasie drogowym, punkt drugi umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, punkt trzeci umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, punkt czwarty umieszczania w pasie drogowym reklam, punkt piąty zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punkcie od 1 do 4. Paragraf drugi. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w paragrafie pierwszym punkt pierwszy, ustala się z zastrzeżeniem paragrafu 7 następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia. Jezdnia do 20% szerokości 4 zł, jest to nowa pozycja wprowadzona do uchwały. Jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości 7 zł, było do tej pory 8. Jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia 9 zł, było 10 zł. Chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze jezdne 9 zł, było 10 zł. Pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni 5 zł, było 6 zł. Inne elementy pasa drogowego niewymienione powyżej 5 zł, było 6 zł. Paragraf trzeci. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, punkt drugi, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym. Infrastruktura wodociągowa 5 zł, infrastruktura kanalizacyjna 5 zł, infrastruktura ciepłownicza 140 zł, infrastruktura telekomunikacyjna 12 zł, infrastruktura elektroenergetyczna 140 zł, infrastruktura gazowa 140 zł, pozostałe rodzaje infrastruktury 140 zł. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 200 zł, z tym, że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka ta wynosi 20 zł, jest to nowa pozycja dodana do uchwały. Przy umieszczeniu przyłączy do budynków o funkcji wyłącznie mieszkaniowej stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w ustępie pierwszym oraz w ustępie drugim. Paragraf czwarty. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w paragrafie pierwszym punkt trzeci, ustala się następujące stawki opłat za każdy zajęty dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym. I tak obiekt handlowy lub usługowy 1 zł, obiekt lub urządzenie infrastruktury telekomunikacyjnej 20 groszy, pozostałe obiekty 50 groszy. Paragraf 5. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w paragrafie pierwszym punkt 4, ustala się stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym w wysokości 2 zł 50 za każdy dzień zajęcia. Paragraf 6. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu, o którym mowa w paragrafie pierwszym punkt 5, ustala się z zastrzeżeniem paragrafu 7 następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia. I tak pod ogródki gastronomiczne 50 zł, pod parkingi poza strefą płatnego parkowania 10 groszy, pod tymczasowe stoiska handlowe i ekspozycyjne 75 groszy, pod inne cele pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności 1 zł. Paragraf 7. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi publicznej gminnej w celu, o którym mowa w paragrafie pierwszym punkt 1 oraz punkt 5 w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty w wysokości 20 groszy za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Paragraf 8. Nowe stawki opłat dotyczą tylko spraw wszczętych po dniu wejścia w życie uchwały i nie mają zastosowania do spraw zakończonych decyzjami ostatecznymi. W sprawach wszczętych, a nie zakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie uchwały w zakresie opłat określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy dotychczasowe. W sprawach opłat należnych za okres sprzed wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. Traci moc uchwała nr 9/107/2019 Rady Miejskiej w Kanczudze z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Kanczuga. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kanczuga. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uzasadnienie do uchwały. Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w artykule 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Powyższa uchwała ma na celu zaktualizowanie wysokości stawek i usystematyzowanie zagadnienia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest burmistrz miasta i gminy Kanczuga, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg. Przy ustaleniu stawek kierowano się przede wszystkim aspektami ochrony pasa drogowego przed zewnętrznymi działaniami niezwiązanymi z gospodarką drogową, mając jednocześnie na uwadze zarówno sytuacje związane z istnieniem obiektywnych okoliczności uzasadniających konieczność naruszenia pasa drogowego, jak i konieczność ustalenia barier ograniczających realizację inwestycji w pasach drogowych dróg gminnych. Obniżanie wysokości stawek jest zasadne w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, co wpłynie na zmniejszenie obciążeń finansowych dla przedmiotów gospodarczych oraz mieszkańców. Przedmiotowa uchwała nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu miasta i gminy Kanczuga. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że do obrad sesji Rady Miejskiej w Kanczudze dołączyła pani radna Małgorzata Hałys. Informuję, że w obradach 29. sesji Rady Miejskiej w Kanczudze w dniu 23 września 2021 roku od tego momentu uczestniczy 14/15 radnych Rady Miejskiej w Kanczudze, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Wracając, Szanowni Państwo Radni, do projektu uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim bądź razie do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju miasta i gminy Kanczuga na lata 2021-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Informuję, że w sprawie wyżywionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Również proszę panią kierownik Edytę Szewczyk o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała numer 29/347/2021 Rady Miejskiej w Kanczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju miasta i gminy Kanczuga na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Rada Miejska w Kanczudze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Kanczuga na lata 2021-2030. Paragraf drugi. Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Kanczuga w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kanczuga. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uzasadnienie do uchwały. W dniu 13 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności,
jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotować strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiący element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych. Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuacją gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jego otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego. Skąd potrzeba powiązania celów w realizację szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy. Strategia w odróżnieniu do dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długotrwały rozwój gminy będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierały trwały i zrównoważony rozwój gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim bądź razie do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu do Biura Rady Miejskiej wpłynęły następujące opinie Komisji Rady Miejskiej, opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Bardzo proszę pana kierownika referatu gospodarowania nieruchomościami i ochrony środowiska, pana Pawła Mucha, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 29 łamane przez 348 łamane przez 2001 Rady Miejskiej w Kańczudze w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Kańczuga w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Kańczuga wraz z opinią organu regulacyjnego przekazuje się wojewodzie podkarpackiemu. Paragraf trzeci. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 2 łamane przez 12 łamane przez 2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z artykułem 35 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w artykule 7 w brzmieniu nadanym ustawą. Zakres zmian wynika z dodania artykułu 19a do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
określający nowe zasady przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odbioru przyłączy. W pozostałym zakresie zmiany mają charakter redakcyjny, to jest w szczególności mają na celu unikanie dokonywania powtórzeń zapisów ustawowych. Zakres zmian wynika także z konieczności dostosowania postanowień regulaminu do aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Projekt regulaminu przedstawiony został na ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy to podjęta została uchwała w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu, to jest dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, do zaopiniowania. Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawił opinię do projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Kańczuga. Po uwzględnieniu zawartym w postanowieniu uwag przedstawiony zostaje Radzie Miejskiej w Kańczudze projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie, proszę, przejdźmy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg również pozytywna. Bardzo proszę pana kierownika Pawła Muchę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 29/349/2021 w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok. Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok na realizację zadania pod nazwą odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kańczuga w 2022 roku do wysokości 2 700 zł. Paragraf drugi. Zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, pokryte zostaną z budżetu miasta i gminy w Kańczudze na 2022 rok z dochodów własnych, to jest wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy w Kańczuga. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Miasto i gmina Kańczuga zamierza przystąpić do zadania, to jest ogłosić przetarg na zadanie pod nazwą odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kańczuga w 2022 roku. Kwota zobowiązania przekracza granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok. W związku z powyższym zasadnym jest upoważnienie burmistrza miasta i gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok na wykonanie wyżej wymienionego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy akceptacji 13 głosów za oraz przy jednym głosie wstrzymującym się. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 8 łamane na 91/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie utworzenia miejsko-gminnego żłobka w Kańczudze. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej.
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego negatywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Proszę Panią Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga, Panią Teresę Gasińską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, uchwała nr 29/350/2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 8/91/2011 z 10 października 2011 roku w sprawie utworzenia miejsko-gminnego żłobka w Kańczudze. Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 8/91/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie utworzenia miejsko-gminnego żłobka w Kańczudze. Załącznik do uchwały statut miejsko-gminnego żłobka w Kańczudze otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kańczuga. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Szanowni Państwo, do powyższej uchwały zostały zaproponowane zmiany, które tutaj poszczególnie omówię. Proponowane zmiany w statucie, rozdział pierwszy, postanowienia ogólne, paragraf pierwszy. Zmiany, które zostały zaproponowane przez Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu. Miejsko-gminny żłobek, paragraf pierwszy, rozumiem, że powinien otrzymać brzmienie. Miejsko-gminny żłobek Kańczudze, zwany dalej żłobkiem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych. Wspólnie z prawnikami opracowaliśmy wyjaśnienia do zaproponowanych zmian. Statut jednostki organizacyjnej stanowi akt prawa miejscowego regulujący jej wewnętrzny ustrój i funkcjonowanie i wydawany jest na podstawie ogólnego upoważnienia zawartego w ustawie. W tym wypadku jest to właśnie ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej na podstawie paragrafu 143 do aktów prawa miejscowego, którym niewątpliwie jest niniejszy statut, stosuje się paragraf 121 tego rozporządzenia, który brzmi, że tekst rozporządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie ustawowe jako podstawy prawnej wydanej rozporządzenia. Co niewątpliwie tutaj, jeśli chodzi o podstawę do wydania przygotowania statutu, jest ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Nadmienić również chciałabym, że w samej podstawie prawnej uchwały jest powołana ustawa o samorządzie gminnym, jest powołana ustawa o finansach publicznych. Natomiast ustawa o pracownikach samorządowych bezpośrednio, oczywiście pośrednio odnosi się do pracowników żłobka w ten sposób, że rozporządzenie, które reguluje wynagradzanie pracowników samorządowych, określa stopnie czy określa zawody, które są wykonywane właśnie w żłobku. Więc jako tako brak jest powodów do tego, aby ta ustawa, idąc tym tokiem, pewnie wiele ustaw musielibyśmy w podstawach prawnych zamieścić. Najważniejsze jest to, żeby był ogólna dyspozycja prawna, czyli tutaj w tym wypadku ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ponieważ ona wskazuje, w jaki sposób funkcjonuje żłobek, co powinien zawierać statut. Paragraf drugi. Proponowane zmiany. Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej miasta i gminy Kańczuga, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych dzieciom z terenu miasta i gminy Kańczuga. Żłobek przede wszystkim nie udziela świadczeń pielęgnacyjnych, lecz sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną, o czym stanowi wprost artykuł 2 ustęp 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Propozycja zmiany powiela istniejący zapis statutu paragrafu 13 ustęp 2 punkt 2, który mówi, że właśnie dzieciom z terenu miasta i gminy Kańczuga udziela się świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Kolejne zmiany zaproponowane. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji. Celem żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjną na rzecz dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kańczuga,
z uwzględnieniem wymaganych wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz pomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. I tu znowu żłobek nie udziela świadczeń pielęgnacyjnych, lecz sprawuje funkcję opiekuńczą wychowawczą, o czym mówi wprost ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Natomiast propozycja powiela już częściowo istniejące zapisy projektu statutu, to jest paragraf 5 ustęp 2, mieszając tym samym cel z zadaniami, czego właściwie chcieliśmy uniknąć, projektując statut w celu jednoznacznej interpretacji. I propozycja powiela już po raz kolejny istniejący zapis projektu statutu, paragraf 12 ustęp 2 punkt 2, mówiąc o tych dzieciach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kańczuga. Kolejna propozycja zmiany. Do zadań żłobka należy sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 z zastrzeżeniem postanowień artykułu 2 ustęp 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa mówi, warunki przyjmowania dzieci ustala podmiot tworzący żłobek, który może zatem je ustalić, że będzie przyjmował dzieci w wieku od pierwszego roku życia. My tak mamy, dlatego że warunki, które są przygotowane w żłobku, pozwalają nam na prowadzenie opieki dla dzieci w wieku od jednego roku. Dzieci od 20 tygodnia do pierwszego roku życia muszą być objęte trochę inną opieką. Natomiast od zawsze tak u nas funkcjonowało, że żłobek przyjmuje dzieci od pierwszego roku życia. Podstawa prawna na to jest artykuł 11 ustęp 2 punkt 3 i punkt 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które mówi, że warunki przyjmowania dzieci ustala w statucie żłobka podmiot tworzący żłobek. Podmiot tworzący żłobek może zatem przykładowo ustalić, że będzie przyjmował dzieci w wieku od pierwszego roku życia. Tu mamy komentarz opublikowany z Lexa. Zapewnienie dziecku opieki w ramach warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Propozycja zmiany. Jest to powtórzenie już istniejącego zapisu w treści projektu statutu, paragraf 5 ustęp 2 punkt 2 projektu statutu, który mówi, że do zadań statutu należy zapewnienie dziecka opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Jest dokładnie w statucie ten zapis zapisany. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, proponowana zmiana, jest to już też zapis, który znajduje się w paragrafie 5 ustęp 2 punkt 6 i brzmi: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz dbanie o ich zdrowie. Czyli oprócz tego, że jest napisane, że zapewnienie bezpieczeństwa, również jest jeszcze rozszerzone na dbałość o zdrowie dzieci. Rozdział 3. Organizacja i funkcjonowanie żłobka. Paragraf 6. Proponowana zmiana. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks Pracy, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1320. Propozycja zmiany nie ma znaczenia, nie zmienia znaczenia oryginalnego zapisu, przez co jest tak naprawdę nie do końca zasadna. Poza tym nasz statut zawiera zapis w paragrafie 6. Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. W statutach nie praktykuje się podawania publikatorów ze względu na to, że no gdzieś tam zmiana tej ustawy powodowałaby konieczność również zmiany zapisów statutu. Aczkolwiek zapis o tym, że żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, znajduje się w naszym statucie w paragrafie 6. I proponowana zmiana. Dyrektor żłobka działa jednoosobowo na podstawie w granicach prawa oraz upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta i gminy Kańczuga, który jest jego przełożonym. Nasze wyjaśnienie. Zgodnie z artykułem 7 punkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w artykule 2, wykonują kierownik jednostki organizacyjnej za inne niż wymienione punkt 3 jednostki. Powyższy przepis ustawy zawiera unormowanie dotyczące uprawnień dyrektora żłobka jako kierownika jednostki organizacyjnej wobec pracowników zatrudnionych w żłobku. Z kolei uprawnienia wójta jako organu wykonawczego gminy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych wynikają ze stosunku służbowego i pozycji ustrojowej wójta w gminie. Uprawnienia te wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej, a nie z przepisów uchwał podejmowanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Jest to nawet rozstrzygnięcie nadzorcze naszego wojewody podkarpackiego z 4 października 2018 roku. Czyli szanowni państwo, do zapisów naszych uchwał nie możemy przenosić
zapisów, które znajdują się w ustawach ustrojowych. I zmiana proponowana: w czasie nieobecności dyrektora żłobka zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik żłobka. O ustalonym zastępstwie dyrektora powiadamia organ sprawujący nadzór nad placówką. Tu myślę, że rzeczywiście możemy zgodzić się na taką zmianę. Tu nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby zapis taki znajdował się w statucie, więc proponujemy również dodanie tego zapisu, że w przypadku nieobecności dyrektora żłobka zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik. Oczywiście może powinien powiadomić organ sprawujący. Właściwie to nawet nie organ sprawujący nadzór nad placówką, szanowni państwo, bo organ sprawujący nadzór to funkcjonuje tylko w przepisach prawa oświatowego. Tu jest organ, który założył żłobek, tak? Organ założycielski, więc tutaj nie będzie organ sprawujący nadzór. Jest to zaczerpnięte, tak jak mówię, z przepisów prawa oświatowego, gdzie funkcjonuje organ jako miasto, organ sprawujący, prowadzący, a nawet organ sprawujący nadzór, szanowni państwo, to jest kuratorium, tak? Wojewoda podkarpacki. Czyli delikatnie tu zmodyfikujemy ten zapis mówiący o tym, że powiadamia organ założycielski. Paragraf 7. Do obowiązków i uprawnień dyrektora należy w szczególności. Tutaj nie do końca rozumiem, ale bo nasz paragraf 7 mówi o tym, że do obowiązków i uprawnień dyrektora należy w szczególności i jest wymienione enumeratywnie, jakie są zadania i uprawnienia dyrektora. Natomiast tutaj jest: do obowiązków uprawnień dyrektora należy w szczególności. Pracownicy żłobka wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych. Szanowni państwo, wynika to znowu, tak jak mówiłam, z rozporządzenia odnośnie wynagradzania pracowników samorządowych. Nie ma potrzeby tego wpisywania, brak takiego zapisu w statucie nie spowoduje, że pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia, bo oni oczywiście wynagrodzenie mają wypłacane na podstawie odpowiednich przepisów. Punkt 12. Jest propozycja zmiany, czyli rozumiem, że dodanie, tak. Dyrektor żłobka składa burmistrzowi miasta i gminy Kańczuga do dnia 31 stycznia coroczne sprawozdanie z działalności żłobka za poprzedni rok. Szanowni państwo, jeśli państwa jest taka wola, nie widzimy przeciwwskazań ku temu, żeby takiego zapisu nie wprowadzić. W związku z powyższym oczywiście dodajemy punkt 12, który mówi, że składanie, troszeczkę jest inaczej przeredagowany, składanie do dnia 31 stycznia corocznego sprawozdania z działalności żłobka za rok poprzedni. Oczywiście sprawozdania finansowe są składane sukcesywnie. Sprawozdanie z prowadzenia żłobka organ założycielski, czyli miasto, składa corocznie do 31 stycznia do organu, do wojewody podkarpackiego i te sprawozdania są przez nas składane. Natomiast tutaj oczywiście pani dyrektor zostanie zobowiązana do tego, żeby składać sprawozdanie ze swojej działalności. Pewnie głównie merytorycznie będzie się zbiegało do tego, że będzie wykazana liczba dzieci i ewentualnie liczba personelu i działania, jakie zostały podejmowane w trakcie, czyli taki, można powiedzieć, sprawozdanie z planu pracy żłobka. Ale oczywiście to nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby taki zapis znalazł się w statucie. Następna proponowana zmiana. Do obowiązków i uprawnień dyrektora należy w szczególności. Pracownicy żłobka wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych. To już mówiliśmy o tym, że są wynagradzani i nie musi być zapisane w statucie. Paragraf 10. Proponowana zmiana. Opieka nad dziećmi w czasie ich pobytu w żłobku oraz w trakcie zajęć prowadzonych poza jego terenem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, posiadający wymagane kwalifikacje w ilości dostosowanej do liczby dzieci. Szanowni państwo, nasz statut w treści paragrafu 10 ustęp 1 zawiera takie unormowanie. Opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w żłobku oraz w trakcie zajęć prowadzonych poza jego terenem sprawują opiekunowie w ilości dostosowanej do liczby dzieci posiadające wymagane kwalifikacje. Pewnie jest to troszeczkę inaczej sformułowane, ale sens jest ten sam, że są to opiekunowie. W ogóle zasady zatrudniania i kwalifikacje, którymi powinni się wykazywać pracownicy zatrudnieni w żłobku, oczywiście są wykazane w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Według takich kryteriów są zatrudniani właśnie pracownicy do żłobka. Więc to tu też nie ma konieczności przenoszenia z ustawy na grunt naszego statutu takich dokładnych zapisów, aczkolwiek ogólny zapis, tak jak mówię, w naszym statucie w paragrafie 10 się znajduje.
I kolejna zmiana. Opiekunem może być osoba posiadająca kwalifikacje opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, położnej, pielęgniarki lub innej osoby określonej w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. I właśnie w tej ustawie są określone te wymogi i zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej w uchwale i w zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych. W związku z powyższym nie ma konieczności, obawiam się też tego, że mielibyśmy tutaj zarzut z nadzoru prawnego, na co jest bardzo zwracana uwaga. Pan mecenas na pewno mnie tu potwierdzi, że nie ma możliwości przenoszenia zapisów ustawy na grunt naszej uchwały, na akt prawa niższego, ponieważ jest to już uregulowane w akcie o randze wyższej. I kolejna proponowana zmiana, rozdział 4, rekrutacja dzieci. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kanczuga. Taki zapis w naszym statucie się znajduje, paragraf 13 ustęp 2 punkt 2, który mówi, do żłobka przyjmowane są dzieci mieszkające na terenie miasta i gminy Kanczuga. Kolejna proponowana zmiana. Przyjęcie do żłobka dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń podczas rekrutacji. I o tym mówi również nasz paragraf 13, który mówi, warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku oraz wymaganymi załącznikami w formie zaświadczenia lub oświadczenia. Więc tutaj też jakby ten zapis nie wnosi nic nowego. Szczegółowe informacje oraz termin przebiegu rekrutacji na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor żłobka. Uprawnienia dyrektora do ustanowienia regulaminu rekrutacji stanowi nasz paragraf 6 ustęp 2 oraz harmonogramu rekrutacji paragraf 7 punkt 2 projektu statutu. Myślę, że pani dyrektor mnie tutaj potwierdzi, zawsze informacja taka była udzielana i podawana do wiadomości, więc jakby z tego harmonogramu, który już pani dyrektor będzie, czy regulaminu rekrutacji, który pani dyrektor będzie już opracowywać we własnym zakresie, będzie również wynikał obowiązek, i tam to będzie uregulowane, obowiązek podania do publicznej wiadomości. I znowu rekrutacja dzieci i znowu myślę, podejrzewam, że chodzi tutaj o warunek przyjęcia dzieci do żłobka. Proponowana zmiana. Dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzone przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 18 sierpnia 2020 roku w sprawie obowiązujących szczepień ochronnych. Rozumiem, że warunkiem przyjęcia do żłobka miały być dzieci, które są zaszczepione. Taka była sentencja. Mhm. Szanowni Państwo, generalnie rzecz biorąc, postawienie takiego warunku w statucie może sprawić problemy przede wszystkim z tym, że lekarze nie mają podstaw prawnych do wystawiania takich zaświadczeń. To nawiązuje też do drugiego jakby wskazania tutaj. Aczkolwiek nie ma podstaw prawnych, nie ma na dzień dzisiejszy, na aktualny stan prawny, nie ma możliwości dokonania takiego zapisu do statutu żłobka, by warunkować przyjęcie dzieci do żłobka w zakresie, warunkować posiadaniem szczepień. Być może jakieś zapisy statutów funkcjonują z tymi zapisami, ale no, ja nie widzę możliwości, na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości prawnych. Tu mi pan mecenas napisał, że obecnie z pozyskanych informacji najprawdopodobniej trwają prace nad zmianą ustawy w zakresie ustanowienia podstawy prawnej do wydania zaświadczenia. Jednak w tym momencie propozycja nie może zostać zrealizowana, nie ma podstawy po prostu na to prawnej. I kolejna zmiana tutaj proponowana. W przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie kryteriów przyjmowanego do żłobka gminnego w Oleśnicy, myślę, że tutaj gdzieś nastąpiło jakieś delikatne przesunięcie, zastosowanie będą miały zapisy regulaminów określonych dla danego projektu, które wymienione będą w ogłoszeniu o rekrutacji. Trudno nam powiedzieć, jak funkcjonują inne żłobki, tu akurat pewnie Oleśnica. Aczkolwiek, szanowni państwo, jeśli chodzi o regulaminy przy w ogóle całą dokumentację stosowaną przy projektach realizowanych, doskonale tutaj wiemy ze swojej praktyki, że każdy projekt, który jest realizowany, wymaga i zakłada szereg dokumentów, które są tworzone, począwszy od polityki rachunkowości, skończywszy na
na różnych innych regulaminach, natomiast one zawsze muszą być kompatybilne z zapisami naszymi. W związku z powyższym nie ma możliwości spełnienia tego zapisu. Projektu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie mogą zmieniać postanowień ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wymuszać zmian w treści statutu, lecz po prostu muszą się do tego dostosować. Konstruując wniosek, czy wniosek o przyznanie danego, czy konstruując ofertę do konkursu, pracownicy, którzy przygotowują projekty, którzy przygotowują wnioski, pracują na dokumentach statutowych, pracują na dokumentach regulaminowych, takie kryteria wpisują w wniosek, później jest to przenoszone już na poczet właśnie dokumentacji. Więc tutaj jakby nie ma możliwości, żeby taki zapis znalazł się po prostu w regulaminie, w statucie. I kolejna propozycja zmian. W dniu, w którym po raz pierwszy dziecko stawia się w żłobku, rodzice przedkładają zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie w żłobku. Szanowni Państwo, lekarz nie ma podstaw prawnych do wystawienia takiego zaświadczenia. Być może rzeczywiście gdzieś został ten zapis zaczerpnięty z innego statutu. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie ma tu możliwości egzekwowania skutecznego od rodziców uzależniania przyjęcia dziecka do żłobka od tego, żeby lekarz wystawił nam zaświadczenie o stanie jego zdrowia. Po pierwsze, że no nie ma takiej możliwości prawnej, po drugie lekarz nie wystawi, bo nie ma podstawy prawnej do tego. Natomiast tutaj też przeanalizowaliśmy to pod kątem RODO. I absolutnie tutaj nie wchodzą przepisy RODO, nie jest to zgodne po prostu z przepisami, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Nie ma podstaw do tego, żeby żądać od rodzica zaświadczenia o tym, o przeciwwskazaniu pobytu dziecka w żłobku. Szanowni Państwo, i kolejne propozycje, rozdział 5, prawa i obowiązki dziecka. Tutaj chyba była mowa, tak myślę, tak interpretuję, ponieważ nasz paragraf 18, rozdział 5 mówi, że podstawą odmowy udzielenia usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest obiektywny brak możliwości świadczenia ich świadczenia w sytuacji. I myślę, że tutaj jest to nawiązanie do tego, gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innym. Właściwie mamy tu uregulowane w paragrafie 18 ustęp 2 punkt 2, który mówi o tym, że skreślenie dziecka z listy wychowanków może wystąpić w każdym czasie w przypadku zachowania dziecka uniemożliwiającego pracę opiekunom lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych wychowanków. Ale Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na to, że naszą rolą jest również jakby umożliwienie temu dziecku funkcjonowanie w tym żłobku, czyli zapewnienie wszystkich narzędzi, które mu pomogą. Być może jego zachowanie agresywne wynika z jego niedoskonałości, z jego jakichś upośledzeń i takiemu dziecku jest zapewniana w pierwszej kolejności bardzo duża pomoc fachowa, a takim ostatecznym, myślę, że u nas się to nie zdarzyło, żeby zostało usunięte dziecko ze względu na zagrożenie jakiegoś bezpieczeństwa, ale jest to bardzo długi proces. Przede wszystkim jest to proces rozmów z opiekunami przy zastosowaniu odpowiednich metod. Oczywiście proces współpracy z rodzicami, którzy też w pewien sposób mogą pomóc temu dziecku poprzez odpowiednie zdiagnozowanie, choćby nawet w poradniach i zastosowanie odpowiednich narzędzi. Tak naprawdę tym takim ostatecznym już działaniem, czyli usunięcie dziecka ze żłobka jest naprawdę bardzo ostateczne i naprawdę już na samym końcu, kiedy wszystkie metody zawodzą, kiedy rzeczywiście okazuje się, że dziecko być może wymaga specjalistycznej opieki żłobków, które są do tego przygotowane, świadczą usługi specjalistyczne. Ale to zawsze jest, tak jak mówię, gdzieś tam na końcu, dlatego że naszym zadaniem jest zapewnienie temu dziecku warunków i możliwości fachowej przede wszystkim pomocy. Szanowni Państwo, i kolejny rozdział, kolejna zmiana. Ostateczną decyzję o skreśleniu dziecka podejmuje dyrektor. Stwierdzenie jest oczywiste i właściwie to nawet nie ma podstaw do tego, żeby znajdowało się w statucie. Dyrektor nie może podjąć decyzji ostatecznej, gdy decyzja o usunięciu dziecka może zostać rozstrzygana przez organ nadrzędny. I tutaj też była chyba mowa o tym odwołaniu, gdzieś widziałam, tak, to będzie dalej. Szanowni Państwo, więc tutaj, tak jak mówię, no, nikt inny oprócz dyrektora decyzji takiej nie podejmie oczywiście po przeprowadzeniu całego procesu rekrutacji, po uzgodnieniu z komisją rekrutacyjną, o czym mówi nasz statut.
dyrektor podejmuje taką decyzję. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom, prawnym opiekunom lub przesyła na adres podany w wiadomości do żłobka. Szanowni Państwo, doręczenie dokumentacji odbywa się na zasadach ogólnych przewidzianych w KPA. Nie ma obowiązku, nie ma konieczności, nie ma potrzeby wpisywania tego do statutu, ponieważ my jako organy administracji publicznej działamy z upoważnienia i na podstawie przepisów prawa. Kolejna zmiana. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie składa się do organu prowadzącego żłobek. Szanowni Państwo, organu prowadzącego żłobek. Tak naprawdę odwołanie, jeśli rzeczywiście nastąpi taka sytuacja, powinno złożyć się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organ założycielski żłobek nie ma takich uprawnień, które mógłby rozpatrzyć to odwołanie, tak? Czyli burmistrz miasta i gminy Kańczuga nie ma możliwości rozpatrzenia tego odwołania, ponieważ nie jest organem odwoławczym oczywiście. Natomiast jeśli rzeczywiście zostanie decyzja wydana o nieprzyjęciu dziecka do żłobka, rodzice mają prawo na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie ma potrzeby oczywiście tego zapisywania. Jeśli będzie wydana decyzja administracyjna o nieprzyjęciu dziecka do żłobka, w decyzji administracyjnej jest pouczenie, gdzie dana osoba może złożyć swój akt skargi, zażalenia bądź odwołania. Szanowni Państwo, rozdział 6, prawa i obowiązki rodziców. Proponowany zapis w paragrafie 19. Uzyskiwanie na bieżąco informacji na temat rozwoju psychicznego dziecka. I tu mam informację pana mecenasa. Uszczegółowienie zapisu nie wnosi istotnych zmian, w związku z czym zalecam odrzucenie zapisu. Fakt posiadania prawa do informacji o stanie psychicznym dziecka jednoznacznie wskazuje, że informacje mogą być przekazywane na bieżąco, podczas każdego spotkania z rodzicami lub okresowo, w szczególności na każde żądanie rodzica, ponieważ ma on do tego prawo, o czym mówi również nasz statut. Uzyskiwania informacji na temat planu pracy żłobka. Nasz paragraf 19, proponowany zapis statutu paragrafu 19 ustęp 1 punkt 1 mówi: rodzice dziecka objętego opieką w żłobku mają prawo do uzyskiwania informacji na temat planu pracy w grupach. Rozumiem, że chodziło tutaj właśnie o plan pracy grupy żłobka. Oczywiście pani dyrektor również na spotkaniach informuje, natomiast rodzic ma prawo uzyskiwać informacje na temat swojego dziecka, ma prawo dopytywać, dziecko znajduje się w grupie, więc ten zapis uzyskiwania informacji na temat planu pracy w grupach, który znajduje się w projekcie naszego statutu, jest, wydaje nam się, najbardziej odpowiedni. I kolejna proponowana zmiana: uczestniczenia w zajęciach otwartych prowadzonych w żłobku przez możliwość obserwacji przebiegu zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się we wspólne zabawy z dziećmi. Paragraf 20 naszego projektu statutu określa: rodzice dziecka mogą uczestniczyć w zajęciach tematycznych, okazjonalnych, zajęciach adaptacyjnych, zajęciach otwartych, organizowanych co najmniej jeden raz w roku w terminie ustalonym przez dyrektora żłobka, imprezach i uroczystościach okolicznościowych, spotkaniach grupowych i zebraniach ogólnych. Oczywiście warunkiem udziału jest tutaj określenie wcześniejsze, zgłoszenie takiego udziału. Więc zapis w statucie jest bardziej rozbudowany. Nie wnosi, proponowana zmiana nie wnosi żadnych istotnych zmian, wręcz nawet jakby może zawęża tą możliwość rodzica. Nasz paragraf 20 pokazuje szeroko, jak rodzice mogą uczestniczyć w pracy swojego dziecka w żłobku. I rozdział 7, Rada Rodziców. W żłobku może być powołana Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców, prawnych opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń żłobka. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przez rodziców rozumie się też opiekunów prawnych, przez co też nie ma obowiązku jakby przenoszenia tego na statut. Rodzic, opiekun prawny, jest to dla nas jednoznaczne. Myślę, że chodziło właśnie tutaj o dopisanie tego zapisu opiekunów prawnych, ponieważ oczywiście Rada Rodziców jest uregulowana w rozdziale 7, paragrafie 21 i 22 naszego statutu. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady. Regulamin zatwierdza dyrektor. Szanowni Państwo, nie może regulaminu zatwierdzić dyrektor przedszkola, ponieważ Rada jest to odrębny organ, ona działa niezależnie. Dyrektor nie ma na nią wpływu, oczywiście współpracuje w wielu dziedzinach, natomiast
jakby nie zatwierdza jego Rady Rodziców regulaminu pracy czy jakichkolwiek w ogóle dokumentów. Współpracują, ale bezpośredniego nadzoru czy bezpośredniej uzależnienia od pani dyrektor tutaj nie ma. W żadnej naszej placówce, ani szkole, ani przedszkolu nie ma takiej możliwości, ponieważ Rada Rodziców jest organem odrębnym, niezależnym od dyrektora. Jeśli Rada Rodziców uchwala, to nikt inny nie ma prawa jej zatwierdzać, jest to uprawnienie rodziców i nikt nie może tego ograniczać. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zapis istnieje już w paragrafie 26, który mówi: żłobek utrzymywany jest z budżetu miasta gminy Kańczuga, opłat pochodzących od rodziców, dzieci uczęszczających do żłobka oraz innych przychodów uzyskiwanych w sposób przewidziany powszechnie obowiązujących przepisami prawa. Więc tutaj też jak najbardziej Rada Rodziców ma uprawnienie do tego, żeby zbierać sobie jakieś tam środki i przeznaczać na funkcjonowanie żłobka. Rozdział 8. Gospodarka finansowa, opłata za pobyt i wyżywienie dziecka. Opieka nad dzieckiem w żłobku jest płatna. To jest proponowana zmiana. Rodzice, opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku. Wynika to wprost z ustawy, z artykułu 23 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. I znowu tutaj jest uwaga, że nie powtarzamy, nie przepisujemy zapisów ustawy lub innych aktów, zapisów ustawy do naszych uchwał bądź innych aktów normatywnych. Proponowana zmiana. Zakres świadczeń oraz zasady wnoszenia opłat, o którym mowa w ustępie pierwszym, określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem opiekunem prawnym dziecka. Zapis taki już istnieje w paragrafie 24 naszego projektu statutu, który mówi: dyrektor działający w imieniu żłobka zobowiązany jest zawrzeć umowę o świadczenie usług opiekuńczych z rodzicami dziecka. Tożsame brzmienie, nie ma tutaj potrzeby, żeby to, to jest po prostu inne ułożenie brzmienia danego zapisu. I kolejna zmiana. Rodzice, opiekunowie prawni nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka w żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8 skutecznie powiadomią żłobek o nieobecności dziecka. Szanowni Państwo, i tutaj jest kwestia taka. Zgodnie z wyrokiem NSA z 23 sierpnia 2013 roku opłata za żłobek może być tak skalkulowana, by uwzględniać również gotowość żłobka do świadczenia usług. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że dziecko nie chodzi do żłobka 2-3 miesiące. My nie pobieramy opłaty od rodziców i nie możemy przyjąć na to miejsce innego dziecka, dlatego że nie wiemy, ile to dziecko nie będzie chodzić. A znowu rodzice, którzy chcą dziecko, którzy są w kolejce, chcą dziecko nowe zapisać do żłobka, no też dwa miesiące, miesiąc, też nie będą pewni, jak wygląda ich sytuacja. Więc zgodnie z wyrokiem NSA z 2013 roku możemy pobierać opłaty, możemy tak kalkulować opłatę, żeby również ona wykazywała czy uwzględniała gotowość danego miejsca, gotowość świadczenia usług. Dziecko ma miejsce zarezerwowane w żłobku, w każdym momencie, w którym pozwolą mu jego warunki zdrowotne bądź inne, może do tego żłobka wrócić i ma zagwarantowane tam miejsce. W przeciwnym przypadku powinniśmy przyjąć inne dziecko. No a to, no to wiecie Państwo, no mamy dużo chętnych na miejsce w żłobku. Należności z tytułu opłaty za wyżywienie podlegające zwrotowi będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania lub skreślenia dziecka żłobku jest w trakcie miesiąca lub zakończenia przebywania w żłobku, należność ta będzie zwracana rodzicom, opiekunom prawnym. Też tak jedno z drugim, bo tu w jednym jest napisane, że nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka podczas jego nieobecności. W drugim akapicie jest napisane, że jeżeli dziecka nie było, to opłaty są zaliczane na następny miesiąc. No trudno tutaj też wywnioskować tak naprawdę, o co do końca chodzi. Aczkolwiek mówię, musimy też kalkulować w ten sposób, żeby ta gotowość, to miejsce dla dziecka było zapewnione. Jeśli oczywiście nie chodzi... Za wyżywienie nie jest pobierana, dokładnie, Szanowni Państwo. Za wyżywienie, jeśli dziecko nie chodzi do przedszkola, do żłobka, to opłata jest niepobierana. Pobierana jest oczywiście opłata stała. Natomiast dziecko ma płacone, jest pobierana opłata za wyżywienie tylko w momencie, kiedy dziecko rzeczywiście z tego wyżywienia korzysta. Tutaj też nawiązując do tego, tam gdzieś pojawiło się pismo odnośnie opłaty dzieci, które nie chodziły do żłobka. Szanowni Państwo, w momencie, kiedy żłobek był zamknięty, nikt z rodziców opłaty nie ponosił stałej.
O ile dobrze pamiętam, w tamtym roku od 15 marca do 26 maja była przerwa związana właśnie z sytuacją epidemiologiczną i rodzice, przez moment był taki czas, kiedy rodzice odpowiednich grup społecznych czy zawodów mogli dzieci swoje oddawać do żłobka i rzeczywiście żłobek przez chwilę pracował, to ci rodzice oczywiście ponosili opłatę. Natomiast wszystkie dzieci, które do żłobka nie chodziły, ze względu na to, że nie mogły, rodzice opłat nie ponosili. To też uregulowaliśmy w naszej uchwale odnośnie opłat, że jeżeli jest taka sytuacja niezależna od żłobka, to również rodzice są jakby zwolnieni częściowo z tej opłaty, ze względu na to, że ten żłobek jednak musi się utrzymywać. No musimy płacić koszty eksploatacji, prądu, gazu, oczywiście opiekunom, wynagrodzenie. Z tego nas nikt nie zwalnia. I szanowni państwo, gospodarka finansowa, rozdział 9. Propozycja zmiany. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminy jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 sierpnia o finansach publicznych. Plan finansowy jest ustalany przez dyrektora, następnie zatwierdzany przez Radę Miejską w Kańczudze. Szanowni państwo, podstawą prawną, na podstawie której prowadzona jest gospodarka finansowa, określona została w paragrafie 25 ust. 2 projektu statutu, który mówi, że podstawą gospodarki finansowej żłobka jest plan finansowy obejmujący planowane dochody i wydatki żłobka. I na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, czyli ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości. Plan finansowy jest sporządzany przez dyrektora żłobka mocą paragrafu 8 punkt 5 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych. Artykuł 7 Konstytucji mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa i zgodnie, znowu przytoczę, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie technik prawodawczych. Nie powtarzamy zapisów w naszych uchwałach, zapisów, które są już uregulowane, które uregulują pewne kwestie w ustawach. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń żłobka z budżetu miasta i gminy sprawuje skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga. Zapis paragrafu 27 mówi o tym, że obsługę finansową żłobka zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze. Natomiast znowu z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych jest to tak skonstruowane, że no nie ma innej możliwości. Sprawozdania finansowane są zatwierdzane przez skarbnika, następnie przez burmistrza, są przesyłane odpowiednim organom kontroli i zatwierdzane również przez nich, więc tutaj to jest znowu jakby powtórzenie rzeczy, która funkcjonuje w przepisach. Ja wiem, że pani radna to też mówiła o tym, że rodzice o tym nie wiedzą. No ale szanowni państwo, no niestety nie przeniesiemy tego na zapis statutu, ponieważ nie pozwalają nam na to właśnie przepisy rozporządzenia odnośnie techniki prawodawczej, która mówi, że jeśli coś jest uregulowane w akcie rangi wyższej, nie przenosimy tego do aktu rangi niższej. I rozdział 10. Szanowni państwo, nadzór i kontrola nad żłobkiem. Nadzór nad działalnością żłobka w zakresie warunków jakości świadczenia opieki sprawuje burmistrz miasta i gminy Kańczuga. Nadzór, o którym mowa, obejmuje w szczególności warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa świadczonej opieki, warunki jakości świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku, realizację zadań statutowych żłobka, prawidłowością gospodarowania mieniem żłobka i prawidłowością gospodarowania finansami żłobka. I tutaj jest opinia, nie możemy zastosować tej zmiany, ponieważ plan nadzoru i warunki podjęcia uchwały w tym zakresie zostały określone w rozdziale 7 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przez co uregulowanie jego zakresu w akcie niższego rzędu nie jest poprawnym działaniem. Czyli jeśli coś jest uregulowane w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, my tego nie możemy zmieniać, zawężać, rozszerzać. Tam jest w ustawie i na podstawie tego my musimy funkcjonować. I rozdział 11, postanowienia końcowe. Żłobek prowadzi, udostępnia i rewizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście jest to wynik dyspozycji prawnej wynikającej z ustawy odnośnie archiwizowania całej dokumentacji, która obowiązuje wszystkie organy administracji publicznej, jednostki, nieważne jakiego rzędu, i mamy obowiązek się do tego dostosować. To tak jakbyśmy w statucie naszym też zapisali, że musimy prowadzić archiwizację. My ją musimy prowadzić i nie ma innej możliwości. I zgodnie, i znowu tutaj przytoczę zapisy ustawy, rozporządzenia odnośnie technik prawodawczych, nie przenosimy zapisów ustaw do uchwał.
Szanowni Państwo, no można by pewnie wiele kwestii jeszcze gdzieś tam analizować, jeśli chodzi o statut. Proszę zwrócić tylko uwagę, że budujemy nowy żłobek. Od stycznia przyjmujemy 30 dzieci. Musimy rozpocząć rekrutację. Rodzice już dopytują właściwie, już kilka miesięcy słyszymy o tym, dopytują, są zainteresowani. Nic dziwnego, chcą wiedzieć, na czym stoją, czy mogą liczyć na to, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka, czy będą musieli sobie szukać jakichś innych, alternatywnych źródeł opieki nad dziećmi. Musimy wprowadzić statut, który reguluje zasady rekrutacji. Poprzedni statut był z 2011 roku. Zasady rekrutacji nie były tak bardzo rozbudowane, właściwie były tylko ogólnikowo. Na dzień dzisiejszy mamy taką umowę z rodzicami, którzy wpisali, którzy się dopytują o żłobek, że we wrześniu rozpoczniemy rekrutację. Chcemy ją rozpocząć, do tego jest nam potrzebny statut, który został Państwu przedstawiony jako projekt. Ja oczywiście liczę się z tym, że zawsze gdzieś tam nadzór może powiedzieć, że musicie to jeszcze zmienić, czy tamto zmienić. To jest oczywiste, naturalne zresztą. Natomiast akt jest wprowadzony, pracujemy, możemy zrobić to poprzez zmianę. Słusznym nam się wydaje propozycja, która gdzieś pojawiła się tam jeszcze w innych pismach pani radnej, jeśli chodzi o rozważenie opcji preferencji czy ulgi dla rodziców, którzy mają dwoje dzieci bądź troje w żłobku. Możemy się nad tym pochylić, oczywiście zrobimy to poprzez zmianę. Z tego, co tutaj rozmawiałam z panią dyrektor żłobka, mamy chyba jeden taki przypadek w tym momencie. Jeden chyba tak, kiedy w żłobku jest rodzeństwo. Dwa. Mhm. No ale to oczywiście jak najbardziej możemy rozważyć tą zmianę, sprowadzimy poprzez zmianę statutu. Oczywiście możemy rozważyć też kwestie związane z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie zbieraliśmy takich informacji, ponieważ są to dane wrażliwe na dzień dzisiejszy. Jeśli zdecydujecie Państwo, że jest to słuszne, oczywiście jak najbardziej preferujemy to, żeby pomagać rodzicom, których dzieci są niepełnosprawne, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź o potrzebach kształcenia. Wiele różnych działań podejmujemy, jeśli chodzi o pomoc dla tych rodziców i nie widzimy tutaj przeszkód do tego, aby również takie preferencje zastosować przy żłobku. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka jest skala rodziców, które dzieci z orzeczeniami. Nie zbieraliśmy takich danych, ale to nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby tego też nie robić. Aczkolwiek, tak jak mówię, statut jest nam potrzebny do tego, żeby rozpocząć rekrutację na nowe 30 miejsc, które będą od stycznia, dla rodziców, dla których jest to istotne. Chcą wiedzieć, mieć informację, czy dziecko zakwalifikowało się do żłobka, czy mają po prostu jakiś inny sposób zorganizować sobie opiekę nad dziećmi. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, tak jak mówiłam, do statutu, który został Państwu przedstawiony, proponujemy po uwzględnieniu części zmian wniesienie zapisu odnośnie składania, odnośnie paragrafu 7 dodania punktu 12 w brzmieniu składanie do 31 stycznia corocznego sprawozdania rozdział trzeci, tak. Rozdział trzeci. Aha, i tutaj jeszcze mam, Szanowni Państwo, jeszcze troszeczkę wcześniej, rozdział trzeci, paragraf szósty, ustęp 3, gdzie mówimy o zastępcy dyrektora. Proponujemy również tutaj dodanie zapisu, dyrektor powołuje swojego zastępcę. Czyli w brzmieniu, dyrektor żłobka działa jednoosobowo na podstawie w granicach prawa oraz upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta i gminy Kęczuga i dyrektor powołuje swojego zastępcę. I dodanie punktu 12 do paragrafu siódmego. Składanie do 31 stycznia corocznego sprawozdania działalności z żłobka za poprzedni rok. No i Szanowni Państwo, właściwie to chyba tyle. W rozdziale 8 jeszcze proponowałabym zmianę w paragrafie 2. Wysokość opłat, o których mowa, określa Rada Miejska w Kęczuce w formie uchwały. Zasady ich zwrotu, no to tutaj już bardziej w statucie. Także te zmiany ewentualnie, ale tak jak mówię, są to zmiany, które w pewien sposób gdzieś tam są dodane. Natomiast po przeanalizowaniu ponownym statut nie zawiera braków formalnych, które warunkowałyby odrzucenie tego statutu. Jednocześnie zależy nam na tym, żeby został wprowadzony ze względu na to, że rekrutacja dzieci do żłobka no, powinna się rozpocząć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze zostać, pani sekretarz, dobrze? Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo rozumiem, że już w chwili obecnej, do obecnego statutu będziemy w rozdziale trzecim, paragraf szósty, ustęp trzeci.
I rozdział 3, paragraf 7, punkt 12, to będą te dwie rzeczy, które dojdą nam w chwili obecnej. Tak. Czy, dobrze. I w rozdziale 8, paragraf 2. W rozdziale 8, paragraf 2 proponuję wykreślenie zapisu z paragrafu 2 oraz zasady ich zwrotu, czyli pozostawić w brzmieniu. Wysokość opłat, o których mowa w ustępie pierwszym, określa Rada Miejska w Kańczudze w formie uchwały. Dobrze, dziękuję. No na pewno, Szanowni Państwo, no, do etapu rekrutacji szczepienie, no, kolejnych podziałów społecznych na pewno nie są nam potrzebne. Jeżeli chodzi o uzyskiwanie informacji na temat rozwoju dziecka, to faktycznie ono odbywa się na bieżąco. Ja przed pracą, jestem w komisji u pani przewodniczącej Ewy Płachty. Omawiając statut, nie mieliśmy żadnych problemów. Jakbyś jakiś problem, to korzystaliśmy za pomocą mediów z połączeniem z panią dyrektor. Dodatkowo ja ze swojej strony jeszcze konsultowałem projekt w okolicznych tutaj gminach i uważam, że statut jest dobry, a jeżeli zostanie wzbogacony o te 3 poprawki, to może być i bardzo dobry. Pani radna chciała zabrać głos. Tak, słychać? Oj, słyszę siebie. Ten statut, Szanowni Państwo, proponowane przeze mnie zapisy nie są zapisami wziętymi z powietrza. Zwróciłam uwagę, jak wyglądają statuty w innych, bardziej doświadczonych gminach niż nasza. Cieszę się, że pewne rzeczy zostały ujęte, ale jeszcze jest z kilka rzeczy, co powinno być ujętych. Powinno być w tym statucie zawarte jednak taka informacja, że zawsze, bo to jest też z życia wzięta, każdy z nas korzysta z różnych form w instytucjach i zawsze jest forma odwołania od dawnej decyzji. Tu powinien być też zapis, że jeżeli to dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka, ma rodzic prawo odwołania się od tej decyzji pani dyrektor. Szanowni Państwo, przepraszam, że wyjdę słowo. Ja mówiłam o tym, pani radna, że jeśli zostanie wydana decyzja administracyjna o odmowie o odmowie przyjęcia dziecka do żłobka. Szanowni Państwo, na chwilę decyzji, obecną głos ma pani sekretarz. Dobrze, odpowiada pani na pytanie. W decyzji jest pouczenie, gdzie rodzice mają się odwołać. W decyzji jest pouczenie. Dobrze, ale decyzja będzie pisemna. Do tej pory była pisemna, czy tylko było na jakichś forach? Ogłaszana brak rekrutacji. Pani dyrektor, bardzo proszę o zabranie głosu do mikrofonu. Proszę pani dyrektor, tutaj do mnie. Proszę pani dyrektor. Pozwolicie państwo bez maseczki, bo się źle mówi w ten sposób. Rekrutacja w żłobku jest prowadzona cały rok. I w zapisie w statucie też tak jest, że rekrutacja prowadzona jest przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc. Jeżeli mamy zapisane dzieci na liście rezerwowej i zwalnia nam się miejsce, wtedy dzwonimy do pierwszej osoby z listy rezerwowych i taką osobę prosimy o podjęcie decyzji, czy będzie korzystało dziecko ze żłobka. Jeżeli tak, podpisujemy umowę, dziecko jest przyjmowane. Nie ma powołanej żadnej komisji, bo jest tylko, załóżmy, jedno miejsce. Jeżeli ta osoba rezygnuje, dzwonimy do kolejnej osoby. Odbywa się to w formie telefonicznej albo osobistej, bo przychodzą rodzice też, pytają osobiście. Ale czy pani dyrektor wówczas, jeżeli pani rozmawia z tą osobą, tak, przez telefon, informuje pani, że o tej decyzji jest odwołanie? Nie. Jeżeli ja dzwonię, to tak, ja dzwonię o przyjęciu, a nie o odmowie przyjęcia. A o odmowie pani pisemnie nie wystawia? Mnie nie chodzi, żeby był taki zapis, żeby dziecko, rodzic proszę panią, otrzymał informację ja pisemną. Nie, proszę nie, nie. Państwo, póki co to doszło do tego, że ja tu rządzę, także bardzo proszę, wypowiadamy się pojedynczo, dobrze? Także jeżeli pani radna zada pytanie, ja już to czeka na odpowiedź i nie przerywa w trakcie i w drugą stronę jest to samo. Dziękuję bardzo. Między innymi dlatego jest zmiana statutu, żeby uregulować sprawę rekrutacji. Bo do tej pory, jak istnieje żłobek 10 lat, a z tego, co naprawdę funkcjonuje od 2014, więc 7 lat,
Raczej prowadziłyśmy prace zachęcające dzieci do żłobka niż na odwrót. W 2011 roku 8 dzieci tylko namówiłyśmy, żeby korzystały ze żłobka. Więc praca nasza była w tym kierunku, żeby dzieci zachęcać. Teraz tendencja się odwróciła. Jest więcej chętnych niż miejsc. Więc teraz jeszcze w kwestii rozbudowy, gdzie jest dobudowane nowe pomieszczenie, gdzie można przyjąć więcej dzieci, jest takie oczekiwanie społeczeństwa. Dlatego chcemy opracować regulamin rekrutacji, który byłby zgodny ze statutem i w którym można wtedy składać karty, wnioski, dokumenty, czy rodzice pracują, czy nie pracują. Komplet dokumentów jest składany. Powoływana jest komisja rekrutacyjna. Nie dyrektor przyjmuje, tylko komisja składająca się z pracowników żłobka. I ta komisja po rozpatrzeniu wszystkich kryteriów ogłasza, które dziecko się przyjęło, a ile jest dzieci nieprzyjętych. I wtedy wówczas jest decyzja na piśmie do rodzica. Jeżeli się zdarzy, że ktoś się nie przyjmie, jakieś dziecko nie zostanie przyjęte, wtedy owszem, możemy wydać decyzję na piśmie o nieprzyjęciu z jakiegoś powodu. Ale jeszcze do meritum sprawy wrócę. Tak? Czy w tej decyzji chodzi mi, żeby był zapis, żeby było napisane jasno w statucie, że może rodzic odwołać się od tej decyzji? Komisja opracowuje listę dzieci przyjętych i zawiadamia rodziców o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka. I tam jest odwołanie, jest pouczenie, że może się odwołać do dyrektora. I wtedy ja jednoosobowo sprawdzam, czy komisja słusznie podjęła taką, a nie inną decyzję. Nie ma innej tu drogi. Dobrze. Jeżeli chodzi o tą sprawę jeszcze dzieci niepełnosprawnych i rodziców dzieci więcej uczęszczających niż jedno dziecko z danego domu, ta sprawa zostanie jeszcze omawiana i będziemy jeszcze nad tym pracować? To uchwała to już leży w gestii Rady Miejskiej. Nie, zmian do statutu jeszcze. To nie jest w statucie, to nie jest sprawa statutu. Ale moim zdaniem to jest w uchwale Rady Miejskiej dotyczących wnoszenia opłat, którą można zawsze zmienić i doprecyzować. Mhm. Dziękuję Dobrze, bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani sekretarz. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest to kwestia ustalenia, czy to damy do zapisów uchwały, czy damy to do zapisów statutu, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy my ten regulamin, my ten statut chcemy uchwalić dlatego, żeby przeprowadzić rekrutację. Uważamy, że te zapisy odnośnie dwojga dzieci bądź więcej, czyli rodzeństwa i dzieci niepełnosprawnych mają swoją rację bytu, więc ich wprowadzimy, ale już zmianą, obojętnie czy do statutu, czy do uchwały ustalającej odnośnie wysokości opłat, ale już zmianą. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor również za merytoryczną odpowiedź. Bardzo proszę pana mecenasa. Szanowni państwo, szanowna pani radna, oczywiście nie kwestionujemy, nie mówimy, że pani wzięła zapisy do projektu zmian sufitu, tylko chciałbym zauważyć to, co już podkreślała wielokrotnie pani sekretarz. Nie możemy wprowadzać do statutu zapisów wynikających wprost z przepisów ustawy czy też z rozporządzeń, ponieważ zakazuje nam tego zasady techniki uchwałodawczej, prawodawczej. Wprowadzenie czegoś takiego, myślę, że pani zamiarem było to, żeby ten statut był jak najbardziej czytelny dla rodziców, tak? My jako prawnicy, czy też państwo jako radni obracamy się, można powiedzieć, na co dzień z przepisami. Poza tym, no tutaj uczestniczymy w pracach nad tym statutem, więc dla nas jest to oczywiste, dla rodziców może nie być. Natomiast, szanowni państwo, no nie możemy czegoś takiego zrobić, ponieważ narażamy się, że ten statut mógłby zostać uchylony w całości przez organ nadzoru. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że o ile te zapisy, propozycja tych zapisów być może jest słuszna, byłoby to czytelniejsze dla rodziców, my tego zrobić nie możemy, ponieważ zakazują nam tego obowiązujące powszechnie przepisy prawa. I chciałbym państwa zapewnić, że wszelkie tutaj proponowane zmiany były szczegółowo konsultowane i omawiane przez panią sekretarz z kancelarią. Naprawdę pochyliliśmy się bardzo szczegółowo nad tymi zmianami.
i analizowaliśmy, czy możemy je wprowadzić, czy też ich nie możemy wprowadzić. Zmiany, które możemy wprowadzić, tutaj pani sekretarz zasugerowała państwu tutaj zmiany, nad którymi możemy w chwili obecnej procedować, natomiast wszelkie inne rzeczy, których my jako kancelaria nie rekomendujemy, też było szczegółowo omówione przez panią sekretarz. Po prostu zależy nam na tym, żeby ten statut został uchwalony, żeby żłobki mogły zacząć funkcjonować. Natomiast w każdym momencie można składać propozycje zmian. Możemy jeszcze przecież pochylać się nad nowymi propozycjami zmian. Możemy procedować. Po prostu najpierw musimy uchwalić statut, żebyśmy mogli w przyszłości go dostosowywać do zmian społeczno-gospodarczych, czy też po prostu do dobrych pomysłów, aby tutaj społeczności lokalnej, rodzicom i dzieciom żyło się lepiej. Dziękuję bardzo panie mecenasie. Wydaje mi się, że chyba wszystko w tym punkcie zostało powiedziane. Przejdziemy teraz, szanowni państwo, do głosowania. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy akceptacji 13 głosów za i jednym wstrzymującym się. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kończuzy oraz określenia harmonogramu ich przeprowadzenia. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna. Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna. Opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna. Opinia Komisji Inwestycji i Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Proszę panią Annę Wójcik, kierownik referatu organizacyjnego, o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 29/351/2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze oraz określenia harmonogramu ich przeprowadzenia. Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na względzie brak możliwości uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze reprezentantem Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej oraz Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kańczudze, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów poradnym Młodzieżowej Rady, któremu wygasł mandat, zarządza się wybory uzupełniające. Ustęp drugi. Datę wyborów, o którym mowa w ustępie pierwszym, wyznacza się na dzień 12 października 2021 roku. Paragraf drugi. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa harmonogram przeprowadzenia wyborów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Kańczuga. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z wygaśnięciem mandatu radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze reprezentującym Szkołę Podstawową w Łopuszce Wielkiej oraz Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Kańczudze, Rada Miejska w Kańczudze na podstawie zapisów statutu Młodzieżowej Rady zarządza wybory uzupełniające wraz z określeniem ich harmonogramu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Od tego momentu, szanowni państwo, obrady Rady opuścił radny Wiesław Dudka. Informuję, że w obradach 29 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 23 września 2021 roku od tego momentu uczestniczy 13 na 15 radnych Rady Miejskiej, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. A wracając, szanowni państwo, do projektu uchwały, czy ktoś zgłasza jakieś pytania? Jeżeli nie, bardzo proszę, przejdźmy do głosowania.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Kańczuga. Informuję, że skarga na działalność burmistrza miasta i gminy Kańczuga była przedmiotem posiedzenia i obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 30 sierpnia 2021 roku. Podczas posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała większością głosów, że skarga jest bezzasadna. Informuję ponadto, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Również proszę panią kierownik Annę Wójcik o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 29 przez 352 przez 2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Kańczuga. Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę pana PM z dnia 26 czerwca 2021 roku, przesłaną w dniu 1 lipca 2021 roku przez wojewodę podkarpackiego na działalność burmistrza miasta i gminy Kańczuga w zakresie niepublikowania imiennych wykazów głosowań na BIP-ie. Paragraf drugi. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Miejskiej w Kańczudze stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kańczudze, zobowiązując go do powiadomienia skarżącego oraz wojewody podkarpackiego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Obowiązek publikowania imiennych wykazów głosowań radnych Rady Miejskiej w Kańczudze jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze są zamieszczane zarówno na stronie urzędu, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym burmistrz miasta i gminy Kańczuga nie narusza artykułu 14 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, a skarga jest bezzasadna. Dziękuję państwu. Dziękuję pani kierownik. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie, proszę przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy akceptacji 11 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie sprowadzenia zmian do uchwały nr 2/3/2018. Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kańczudze. Informuję, że w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały wpłynęły do Biura Rady Miejskiej następujące opinie Komisji Rady Miejskiej. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywna, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywna, opinia Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywna, opinia Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego Ochrony Środowiska pozytywna, opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg pozytywna. Szanowni państwo, proszę o zgłoszenie kandydatów do uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg. Ja, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, proponuję panią Małgorzatę Hałys. Czy pani Małgorzata Hałys wyraża zgodę? Ktoś z państwa ma jakieś inne propozycje? Nie widzę. W takim bądź razie dajmy sekundkę na uzupełnienie i przejdziemy do głosowania.
Czy dział obsługi technicznej jest już gotowy, czy będziemy... W momencie, Szanowni Państwo, jak pojawi nam się nazwisko kandydata, to wtedy będziemy musieli wybrać, zaznaczyć i wysłać. Szanowni Państwo, bardzo proszę o przejście do głosowania na terminalach. Przypominam, że zaznaczamy i wysyłamy tym przyciskiem, którym się logujemy do systemu. Ja tylko pomogę, jeżeli ktoś się zgadza z tą kandydaturą, wciska zielony, jeżeli się nie zgadza, czerwony, jeżeli się wstrzymuje, żółty. I Szanowni Państwo, później, jeżeli mamy zaakceptowane, czyli mamy X albo tak zwany ptaszek, to dajemy środkowy przycisk zalogowania się. Czyli dwukrotnie należy wcisnąć. Dziękuję bardzo. 8 głosów za uzyskała pani Małgorzata Hałys, także mamy... Mamy już wybraną osobę do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów do uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, również proszę panią Małgorzatę Hałys. Poddaję kandydaturę pani Małgorzaty Hałys. Czy wyraża pani zgodę? Dziękuję. Czy są inne kandydatury jeszcze? Jeżeli nie, to proszę przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Większością głosów, 9 za, również mamy powołanego członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, panią Małgorzatę Hałys. Szanowni Państwo, proszę przedstawić projekt uchwały. Uchwała numer 29/353/2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały numer 2/3/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kańczudze. Rada Miejska w Kańczudze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale numer 2/3/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kańczudze wprowadza się następujące zmiany.
1, paragraf 1, punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg w składzie osobowym Jacek Kapelan, przewodniczący komisji, Marcin Buczek, Małgorzata Hałys, Andrzej Kubicki, Marian Dusza. 2, paragraf 1, punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w składzie osobowym Marian Dusza, przewodniczący komisji, Małgorzata Hałys, Andrzej Kubicki, Zygmunt Koba, Sławomir Dziuk. Paragraf 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kańczudze. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uzasadnienie do uchwały, w dniu 13 czerwca 2021 roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kańczudze, w których wyłoniono nowego radnego Rady Miejskiej. Od dnia 24 czerwca 2021 roku Rada Miejska w Kańczudze działa w pełnym 15-osobowym składzie, bowiem na 27 sesji Rady Miejskiej w Kańczudze nowo wybrany radny złożył ślubowanie. I w związku z powyższym i nawiązując do niepełnych składów Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Dróg oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kańczudze, należy uzupełnić składy wyżej wymienionych komisji. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie, proszę przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy akceptacji 12 głosów za, 1 wstrzymującym się. Proszę jeszcze o przedstawienie szczegółowych wyników. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to sprawy bieżące, informacje. Czy w tym punkcie, Szanowni Państwo, ktoś pragnie zabrać głos? Słucham. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Zostałem poproszony przez mieszkańców o taką informację dotyczącą bezpieczeństwa na przejściu. Panie Przewodniczący, przepraszam, że przerywam, ale to nie jest punkt do zgłaszania wniosków. To nie składam wnioski, tylko chciałbym poruszyć kwestię po prostu bezpieczeństwa. Bardzo proszę, w takim razie. Wiem, że to dotyczy jakby kultury kierowców i przestrzegania przepisów. Ale mieszkańcy zwrócili się do mnie z taką prośbą o poruszenie tematu, czy można by było w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczyć przejście dla pieszych tutaj na ulicy Piłsudskiego, jak jeździ się z bloków do szkoły. Jest tutaj duże natężenie, szczególnie dzieci, i pomimo tego, że kierowcy mają obowiązek zatrzymać się zgodnie z nowymi przepisami, to jednak tego nie do końca respektują i przejeżdżają samochody, gdy piesi są już na pasach. Patrzyłem, jak to wygląda, jest to co prawda dobrze oznakowane, w nocy też jest to widoczne, ale jest taka prośba, sugestia mieszkańców poprzez moją osobę do pana burmistrza, czy by nie zastosować jeszcze jakiegoś dodatkowego rozwiązania. Wiem, że stosuje się takie oznakowania jak aktywne przejście dla pieszych ze specjalnymi czujnikami ruchu. Są takie mrugające światełka, które kierowcom dają sygnał, że pieszy wkracza na przejście odpowiednio wcześnie i mają możliwość wtedy się zatrzymać. Jest to bardziej widoczne, niezależność od pogody, czy to jest dzień, deszcz, czy noc. Tu jest taka po prostu prośba, żeby może to rozważyć pod uwagę. No, byłoby tutaj dwa takie przejścia dla pieszych, to tutaj przy kościele i to, o którym tutaj mieszkańcy mówią. Panie burmistrzu, myślę, że pan mógłby tutaj coś w tym temacie dodatkowo. To jest prośba posili mieszkańców o poruszenie tej kwestii. Nie składam tego formalnie jako wniosek, więc tylko taki problem sygnalizuje, że jest. No sam osobiście kiedyś wracając z kościoła, no jak gdybym jeszcze jeden krok dodatkowo zrobił, to pan by mi przejechał po nodze, prawda? To jest wiele przypadków i bardzo bym prosił, panie burmistrzu, że jakieś, nie wiem, pismo wystosować gdzieś, żeby jeszcze dodatkowo zainstalować właśnie to. Wiem, że w Łańcucie coś takiego jest w mieście Warszawie na jakiejś ulicy, w mieście Ełku, bo tak z ciekawości wszedłem, jak to wygląda. Dobrze. Bardzo bym prosił rozważyć i podjąć ewentualnie jakieś działanie, żeby dodatkowo jeszcze to oznaczyć. Także dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Oczywiście na pewno ktoś teraz w tym punkcie panu odpowie na to pytanie. Z tym, że szanowni państwo, wnioski, zapytania, interpelacje to w kolejnym punkcie. Tutaj w tym punkcie traktujemy tylko i wyłącznie sprawy bieżące informacji, czyli przychodzi jakaś informacja z danej jednostki,
i trzeba ją przedstawić, dlatego proszę to mieć na przyszłość na uwadze. A bardzo proszę, pani sekretarz chce się ustosunkować, czy pan burmistrz? Pani sekretarz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć, bo ten problem rzeczywiście jest, my go zauważamy, istnieje. Szczególnie tutaj chodzi nam o dobro dzieci, które chodzą do szkoły, zresztą piesi też niejednokrotnie zauważamy ten problem. Nie pamiętam dokładnie, rok temu bądź dwa lata temu były wnioski, które można było składać do województwa, do wojewody podkarpackiego odnośnie oznakowania takiego bardzo sygnalizacyjnego przejść. Zwracaliśmy się tutaj z prośbą i z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na oznakowanie przejść dla pieszych. Takiego dofinansowania nie dostaliśmy. W następnym roku warunkiem sam zarządca drogi, czyli wojewódzki zarząd dróg, mógł składać takie wnioski o oznakowanie przejścia dla pieszych, jeśli chodzi właśnie w tym miejscu. Pisaliśmy pismo, myślę, że pani kierownik mnie tutaj poprawił, zwracaliśmy się z wnioskiem do wojewody podkarpackiego, aby właśnie w ramach tych środków złożył wniosek i zostało przyznane dofinansowanie dla podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich na oznakowanie tego przejścia. Oczywiście ponowimy takie pismo, zostanie skierowane pismo do podkarpackiego zarządu dróg, że przejście rzeczywiście wymaga i są tutaj sugestie mieszkańców, aczkolwiek chciałabym zaznaczyć, że działania w tej kwestii były podejmowane. My również zauważamy ten problem, jeśli chodzi o przejście, zresztą sami jesteśmy użytkownikami tej drogi, codziennie jadąc do pracy, rzeczywiście tam trzeba zachować szczególną ostrożność. Tym bardziej, że teraz przepisy też umożliwiają przejście pieszym, jakby nie zwracając troszeczkę uwagi i trzeba faktycznie zwracać uwagę. Pismo zostanie skierowane ponownie do podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich. Dziękuję bardzo. Ja dodam tylko od siebie, że nawet to był temat poniedziałkowych naszego zważenia, jak mieliśmy spotkanie z panią sekretarz. W tym punkcie rozumiem, że nikt. Przejdziemy w takim razie do następnego punktu porządku obrad. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. I tutaj, czy ktoś z Państwa, bardzo proszę Pani Radna o zabranie głosu, to proszę do mównicy, proszę. Ponowię jeszcze raz wniosek do pana burmistrza miasta i gminy Kańczuga. Ten wniosek składałam już 1 października 2020 roku. Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań w celu usunięcia zakrzaczeń z brzegów i koryta rzeki Mleczka w Kańczudze oraz naprawu wału i nasypu przeciwpowodziowego na długości całego osiedla Armii Krajowej do Niżatyc. Koryto rzeki porośnięte krzakami i drzewami różnego rodzaju w przypadku nadmiaru wody blokują one swobodny jej przepływ. Wniosek swój argumentuje tym, że mieliśmy przykre doświadczenie powodzi, a występujące zmiany klimatyczne potęgują obawy mieszkańców o spodziewane zagrożenia w przyszłości. Czy w tym temacie pan burmistrz chce zabrać głos? Proszę. Państwo, może pani radna wszystkie wnioski swoje wymieni. Dobrze, wtedy, to na końcu. I wtedy się każdy będzie ustosunkował po kolei. Dobrze. Następne moje pytanie do pana burmistrza. Kiedy zostanie przywrócona organizacja ruchu na osiedlu Armii Krajowej? Rok temu dokładnie pan jako zarządca dróg tą organizację wprowadził. Była to zła decyzja, na którą z publicznych pieniędzy wydał pan 50 tysięcy złotych. Dlaczego pan to przeciąga w czasie? Zabierze pan teraz głos czy później? To nie jest wniosek, proszę, tylko zapytanie. Po kolei, jeżeli przy mównicy, proszę złożyć wszystkie wnioski, informacje, a później będzie się po kolei każdy ustosunkowywał. Teraz jeszcze przeczytam, proszę Państwa, od pana starosty z Przeworska.
Na stronie miasta i gminy Kańczuga pojawił się wpis tej treści. W dniach 17-19 września w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku odbyły się finały. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowe, którego współorganizatorem był burmistrz miasta i gminy Kańczuga. Miasto i gmina Kańczuga reprezentowało koło gospodyń wiejskich Lipnik. Do tego wpisu odniósł się pan starosta. Finał pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej odbywał się w dniach 17-19 września bieżącego roku w Przeworsku. Organizatorami wydarzenia byli powiat przeworski, reprezentowany przez starostę przeworskiego Bogusława Urbana, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej z panią prezes Zofia Paczuska oraz Fundacja Kultura z Pasją Wojciech Bardowski. W Przeworsku odbył się wielki finał, ponieważ prace nad organizacją całego wydarzenia trwały już od jesieni ubiegłego roku. Główni organizatorzy podpisali porozumienie o organizacji festiwalu w dniu 4 stycznia 2021 roku. Festiwal to nie tylko 3 dni finału, ale ogrom pracy na poszczególnych etapach. W 7 miastach na terenie Polski, Litwy i Ukrainy odbyły się eliminacje rejonowe, które wyłoniły najlepszych wykonawców ubiegających się w wielkim finale o nagrodę Grand Prix. To wyróżnienie dla Przeworska, że właśnie tu odbył się finał tak ważnego wydarzenia. Jako gospodarz powiatu zaprosiłem wszystkich burmistrzów i wójtów do włączenia się do współorganizacji imprezy w charakterze partnera festiwalu. Wszyscy włodarze miast i gmin z terenu powiatu odpowiedzieli pozytywnie, oferując większe bądź mniejsze wsparcie. Zdziwiłem się, gdy zobaczyłem wpis na oficjalnym profilu miasta i gminy Kańczuga z informacją, że burmistrz miasta i gminy Kańczuga był współorganizatorem tej imprezy. Podkreślam, że został zaproszony do współorganizacji jako partner, a nie jako współorganizator. Ponadto należy zadać sobie pytanie, czy zaoferowana kwota wsparcia o wartości do 200 zł na materiały informacyjne i reklamowe zawierające elementy promujące tutejszy samorząd uprawnia do miana współorganizatora tak wielkiego i znaczącego wydarzenia. Proszę o sprostowanie informacji zamieszczonej na oficjalnym profilu miasta i gminy Kańczuga, również z powodu innych błędnych informacji. Tylko koncert galowy odbywał się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Natomiast pozostałe wydarzenia miały miejsce w Muzeum w Przeworsku w Zespole Pałacowo-Parkowym Instytucji Kultury Powiatu Przeworskiego. Zaskakujące, że pan burmistrz tego nie zauważył, mimo iż uczestniczył w wieczornicy patriotycznej w sali bankietowej Pałacu Lubomirski w Przeworsku, która pisana była w pierwszy dzień festiwalu. Warto również podkreślić, że koła gospodyń wiejskich zostały zaproszone przez powiat przeworski do realizacji zadania publicznego Smaki jesieni, prezentacja i degustacja potraw regionalnych. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku i w całości finansowane przez powiat przeworski. Przypisywanie sobie cudzych zasług, podając nieprawdziwe informacje, nie jest kulturalne i nie ma nic wspólnego z etyką samorządowca. Pozostawiam to pod pana rozwagę burmistrzowi, panu burmistrzowi i proszę o przekazywanie rzetelnych informacji w przyszłości. Pismo to zostało, nie wiem, czy informację uzyskałam, umieszczone na oficjalnej stronie pana starosty. Ja od swej strony chcę też zauważyć, proszę państwa, że moją osobę wycina się ze zdjęć, nie pokazuje przy różnych uroczystościach typu 3 maja, 11 listopada. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to pismo to jest ogólnodostępne, czy to jest, nie wiem, skierowane na pani ręce do złożenia tutaj? To
pismo jest złożone na moje ręce, ale już jest na stronie powiatu przeworskiego dostępne. Już jest na profilu. Ale tam było pisane, że jest również burmistrz współorganizatorem, a później pani mówi, że jest podszywanie się pod jakieś... Panie przewodniczący, proszę słuchać ze zrozumieniem. No staram się. Ja na pierwsze podałam informację, jaka była zamieszczona na stronie miasta i gminy Kańczuga. Taką informację pan podał, podana jest od strony gminy. A tutaj jest sprostowanie od pana starosty. Dziękuję bardzo. Tak, będzie mieć pani możliwość spotkania się ze starostą, to może na biuro rady takie pisma wysłać. Dodatkowo to pismo powinno być przedstawione w wcześniejszym punkcie w folii informacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. Panie przewodniczący, szanowni radni, goście i mieszkańcy. Proszę o chwilę cierpliwości. Chciałam przedstawić jako radna i mieszkanka Pantalowic oraz osoba pokrzywdzona w skrócie sytuację odnośnie drogi, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pantalowice, na którą państwo radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego w kwocie ponad 2 miliony złotych. I tutaj nawiążę do pisma, które wystosowaliśmy do pana burmistrza, żeby było wszystko bardzo jasno. Do Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze dotyczy rozbudowa drogi, nie będę czytać tam jakiej. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2021 roku w dyskusji na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz propozycji pani kierownik Szewczyk w sprawie rezygnacji z jednego odcinka ciągu pieszo-rowerowego można zrezygnować i wniosek Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga będzie nadal na liście podstawowej do dofinansowania. My, mieszkańcy Pantalowic, których inwestycja ta narusza prawa własności, po przeanalizowaniu tej propozycji proponujemy, by wykreślić z projektu na drodze gminnej numer 710 ścieżkę pieszo-rowerową, a na drodze numer 648 proponujemy ścieżkę pieszo-rowerową na istniejącym rowie z zastrzeżeniem, aby podział działek był proporcjonalnie mierzony od osi istniejącej drogi po obu stronach. Uzasadniamy to tym, że przy drodze gminnej numer 710 mieszka o wiele więcej rodzin i natężenie ruchu pieszego i kołowego jest wyższe. Poprawi to bezpieczeństwo na tym odcinku. Jest to logiczny ciąg budowy chodnika w Pantalowicach. Jest to główny ciąg w kierunku sklepu, przystanku, kościoła, szkoły, ośrodka zdrowia, banku i domu kultury. Oczekujemy remontu drogi 710 w ramach pasa drogowego. Prosimy o rozważenie, analizę wyżej wymienionej propozycji, która naszym zdaniem jest bardzo rozsądna. Podpisałam ja, oprócz tego podpisali się mieszkańcy. I dostałam na to pismo, otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez panią sekretarz i przeczytam. Też dotyczy realizacji zadania. W związku z pismem dotyczącego propozycji o zmianie w przygotowanym projekcie rozbudowy drogi informujemy, że projekt rozbudowy drogi opracowany jest w ten sposób, aby spełniał minimalne warunki techniczne. Zaprojektowanie
oraz wykonanie rowu otwartego zapewni skuteczne odprowadzenie wody opadowej z całego pasa drogowego. Brak ścieżki pieszo-rowerowej spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej połączy tereny rekreacyjne i zabytkowe w miejscowości Pantelowice z projektowaną ścieżką pieszo-rowerowej rowerową przy drodze wojewódzkiej. To jest odpowiedź pani sekretarz. Z pisma do mieszkańców wynika jasno po raz kolejny, że brak ścieżki spowoduje zmniejszenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na drodze 710 w kierunku stadionu. Wnioski nasuwają się same. Dlatego po raz kolejny pytam pana burmistrza, dlaczego cały czas za wszelką cenę tkwi w przekonaniu, że decyzja pana jest lepsza niż mieszkańców, którzy w większości mieszkają tu od zawsze i nie liczy się pan z naszym zdaniem. Są to przeważnie osoby starsze, dla których chodnik jest ważniejszy i bezpieczniejszy, aniżeli ścieżka pieszo-rowerowa, która dopiero zaczyna się od ronda. Tam, gdzie ja mieszkam i idzie w kierunku stadionu i kończy się na płocie przy rozwidleniu dróg polnych. Przecież ścieżka pieszo-rowerowa na drodze tak zwanej cegielnianej numer 648 będzie połączona z drogą wojewódzką i będzie spełniać wszelkie warunki do otrzymania dofinansowania. Po kolejnej wizycie w Urzędzie Wojewódzkim u pana dyrektora mam zapewnienie, że tak będzie. I tylko dobra wola władz gminnych jest tutaj niezbędna. Uważam, że jest to złośliwość wobec mojej osoby. Ale dlaczego mają cierpieć na tym inni mieszkańcy? Mnie już nie można bardziej złamać, poniżyć, upokorzyć. Ale proszę prywatnie mnie poniżać, niszczyć, co jest robione przez cały czas od początku mojej kadencji. Nie twierdzę, że przez pana burmistrza. Proszę nie brać tego do siebie. Nawet grudka ziemi, która spadła do rowu przez prace wykonywane w polu, proszę państwa, zostało to odebrane w ten sposób, że zostało złożone oficjalne zawiadomienie do pana sołtysa, że przy pracach grudka ziemi spadła do rowu, o który rów dbam ja w większości i moja rodzina. Inni mogą zajmować pasy drogowe, niszczyć, zanieczyszczać drogę, ale to działa dialog i tak działa tutaj dialog. Po prostu jednym wolno wszystkim, a innym przeszkadza tak zwana grudka ziemi. Proszę państwa, jeżeli chcemy, tak jak nasz pan sołtys wypowiada się w mediach, której bardzo rzadko jest tak, w tej chwili muszę powiedzieć, że bardzo rzadko jest na sesjach. Nie wiem na jakich warunkach, dlaczego nie uczestniczy w obradach sesji. To należy też do obowiązków, ale to jest inny temat. Jeżeli chcemy, tak jak pan sołtys wypowiada się w mediach, grajmy do jednej bramki, to państwu przedstawię, jak to wygląda w rzeczywistości. Po stronie, co mieszkam ja, dwóm rodzinom pracującym w gminie nie zabiera się ani centymetra z działki gospodarczej i zamieszkałej, a sąsiadom obok, po tej samej stronie, tak do samego końca drogi 710,
oraz aż do rzeki zabiera się bardzo dużą szerokość. Granie do jednej bramki to jest traktowanie na równo wszystkich mieszkańców. Jedna bramka, wszyscy jesteśmy równi. Działka po przeciwnej stronie, tam gdzie jest stadion, została prawie 2 lata temu dogłębnie przygotowana pod ścieżkę pieszo-rowerową w maju 2020 roku. Zostały tam wycięte drzewa. Proszę Państwa, tam musi iść ścieżka, ponieważ na chodnik z płytami nie ma zgody konserwatora zabytków, aby przebiegał on pomiędzy pozostałymi jeszcze niewyciętymi drzewami. Chodnik musiałby być usytuowany przy drodze 710. Co za tym idzie? No, byłyby zabrane działki. Nawiążę do stwierdzenia, że gmina poszła na ustępstwa w stosunku do mojej osoby, rezygnując z budowy ronda. Jest to tłumaczenie śmieszne i nie na miejscu. Widzieliśmy koncepcję i ja raczej więcej już bym nie straciła. Ale inne osoby tak, co byłoby niewygodne. I dlatego to rondo nie zostało uznane po prostu w planie. Na dzień dzisiejszy zostało napisane pismo do sądu administracyjnego po odmowie przez SKO w Przemyślu odnośnie rozpatrzenia ponownego decyzji SKO. Do samego końca będziemy walczyć o sprawiedliwość i równe traktowanie wszystkich mieszkańców. Chociaż jesteśmy postawieni pod murem ze względu na specustawę, z której pan burmistrz skorzysta. My to wiemy. Żaden słupek nie został przesunięty i nie będzie przesunięty ani o centymetr. Też zdajemy sobie z tego sprawę. A my mieszkańcy jesteśmy tutaj na przegranej. Ku przestodze to samo może spotkać inne miejscowości, gdzie mieszkaniec, podatnik, wyborca nie będzie brany pod uwagę. I wiem, że już tak się dzieje. Jeszcze raz proszę w imieniu poszkodowanych mieszkańców o ponowne rozpatrzenie prośby, aby na drodze 710 od drogi wojewódzkiej był od początku do końca chodnik. Nie róbmy tu wyjątków, bo to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że z tego miejsca już po raz ostatni na temat drogi mówię i chciałam przeprosić mieszkańców za to, że tak zostało to wykonane na dzień dzisiejszy. Myślę, że może ktoś nam pomoże w tej sprawie. Jak można nie wysłuchiwać mieszkańców. Także tu akuratnie bardzo przepraszam moich sąsiadów i współmieszkańców. Teraz jeszcze jest zapytanie do pana burmistrza. Czy Kańczucki Ośrodek Sportu... Przepraszam bardzo, tak? Pani Radna. To jest pytanie. To wcześniej traktuję jako informację. Tak, to jest informacja. Tak. Więc teraz proszę przejść do... Tylko pytanie. Dobrze. To nie wniosek, tylko dobrze. Pytanie. Jeszcze zapytanie do pana burmistrza. Czy Kańczucki Ośrodek Sportu i Rekreacji świadczy usługi na rzecz osób prywatnych swoimi pracownikami lub sprzętem? Jeżeli tak, to proszę udostępnienie kopii faktur wykonanych usług po sesji. Rozwinięcie tematu będzie na następnej sesji. Następnie jeszcze bardzo bym prosiła, żeby pani kierownik referatu inwestycyjnego odpowiedziała coś, czy był składany, bo to miał przygotowane pan radny, ale musiał wyjść, czy był składany jakikolwiek wniosek na temat zbiornika retencyjnego w Pantelowicach. Wiadomo, tamten projekt, który był przygotowany, na pewno już poszedł w kosz,
Pieniądze zostały wyrzucone w błoto, zbiornika nie mamy, anomalie pogodowe są jakie są, działki mamy, ponieważ po scaleniu jest prawie tam 2 czy ileś hektarów działek, tylko i wyłącznie na pewno tu jest dobra wola. Wiem, że były składane wnioski z innych gmin, 2 ościenne gminy dostały i zbiornik u nich jest wykonywany. Natomiast u nas nie wiemy, co się na ten temat dzieje, także bardzo proszę o informację. Na samym końcu chciałam przeprosić rodziców, dzieci uczęszczających, które będą uczęszczać do żłobka, za moją nieprzemyślaną decyzję, za podniesieniem opłaty za żłobek. Tu się bije w piersi. Było to spowodowane w moim przypadku niedopatrzeniem oraz tym, że jest to zbyt krótki czas do szczegółowej analizy. My mamy tylko 6 dni, a jak jest dużo uchwał, po prostu nie jestem w stanie szczegółowo każdą uchwałę tak przeanalizować. Postaram się do końca kadencji, aby nie doszło do takiej sytuacji. Jeszcze raz Państwa przepraszam i dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pani bardzo. Radna, momencik. 2 rzeczy muszę wyjaśnić. Tak, proszę. O godzinie 8:22 pan sołtys Jan Fonfera zadzwonił do mnie, że jest chory, dlatego stąd też jest jego nieobecność. A gdzie zachorował? Zachorował na akcji piątkowo-sobotniej, gdzie od godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych pomagał mieszkańcom Pantalowic w ratowaniu ich dobytku życiowego. Przyjmuję to do wiadomości, bardzo współczuję, ale to jest... Drugie pytanie. 4 chyba razy był, ogólnie 4 albo 5 razy na sesji. Pani radna, jak trzeba, to zrobimy ranking, kto ile był, nieważne. Drugie pytanie. W 2020 roku w maju na sesji absolutoryjnej powiedziała pani tutaj, że jest tutaj niszczona. Teraz mówi, że jest pani atakowana, mówi, że nie burmistrz, więc kto tutaj panią niszczy i atakuje? Proszę mi odpowiedzieć. Już mówię, to jestem przez grupę osób z Pantalowic, tak zwana ta kukła, telefony zagrażające mi, to wszystko jest złożone w prokuraturze, proszę państwa. Dobrze. Broń Boże, proszę. Dobrze. Nie więc, chodzi o pana burmistrza, ani o władzę. Więc rozumiem, że z Wysokiej Rady, ani z sołtysów nikt pani tutaj nie... Nie. Dobrze, to chciałem usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś bardzo. Z państwa radnych pragnie zabrać głos w tym punkcie jeszcze? Bardzo proszę. Wysoka Rado, pragnę złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku o podjęcie działań remontowych chodnika w miejscowości Sieterz przy drodze powiatowej Sieterz-Siedleczka. Również do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku o podjęcie działań związanych z budową chodnika w miejscowości Sieterz zgodnie z informacją złożoną przez pana starostę powiatu przeworskiego. Również do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku o dokonanie wycinki zakrzaczeń przy drodze powiatowej na odcinku drogi przed ostatnią zatoką autobusową w miejscowości Sieterz, tak zwaną Górną Sieteszą. I ostatni mój wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Oddziału w Łańcucie o dokonanie remontu chodnika w miejscowości Sieterz przy drodze wojewódzkiej numer 881. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z kadry kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy chce się odnieść? Bardzo proszę. Jeszcze czy? Nie. Okay. Przepraszam, kierowniku, nie zauważyłem. Ja bardzo proszę, panie sołtysie. Ja bym tylko prosiła, żeby się do tych słów moich odniósł pan burmistrz, bo ja jego prosiłam. Pani radna... Ja nie prosiłam pana kierownika, tylko pana burmistrza i prosiłabym, żeby zawsze, pan... Zawsze odnosi się do danej sprawy osoba merytoryczna. Przynajmniej ja tak jestem nauczony. Bardzo proszę, panie sołtysie, o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałbym złożyć wniosek do Pana Burmistrza Miasta i Gminy w Kańczudze o następującej treści. Zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza o punkt 1. Zamontowanie przepustu drogowego pod drogą gminną numer 582 w miejscowości Rączyna, gmina Kańczuga, oraz zamontowanie na tej drodze korytek wyłapujących wodę opadową.
Brak przepustu uniemożliwia odpływ nadmiaru wody opadowej z przydrożnego rowu melioracyjnego. Z braku korytek po każdej ulewie na drodze powiatowej gromadzą się pokłady mułu i błota, które zagrażają użytkownikom drogi i które trzeba usuwać. Punkt drugi. Wymianę przepustu drogowego pod drogą gminną numer 532 i uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej w miejscowości Rączyna, gmina Kańczuga, prowadzącego do domów numer 200 i 202. Powyższe inwestycje na wyżej wymienionych drogach są zasadne dla właściwego ukierunkowania wód opadowych. Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie mego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych bądź też sołtysów przewodniczących powinien zabrać głos? Nie widzę, w takim bądź razie bardzo proszę pana kierownika. Dziękuję. Chciałem tylko udzielić informacji odnośnie rzeki Mleczka, który pani radna poruszyła. Którzy jesteśmy w stałym kontakcie z Wodami Polskimi, zarówno wysyłane były pisma oraz przeprowadzane były rozmowy telefoniczne. I stan na dzień dzisiejszy wygląda tak, że rozstrzygnięty został przetarg na zadanie usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka. Jest to około 5 km. Zgodnie ze specyfikacją usługa polegać będzie na wycięciu odrostów krzaków gęstych wraz z ich zrębkowaniem. Roboty związane z wykowem mechanicznym, zasyp wyrw, wyrównanie skarb, likwidacja przewężeń, rozbiórka przytamowań i zatorów wraz z wywiezieniem 50% urobku. Na to zadanie zostały złożone dwie oferty. Najniższą z nich złożył Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu na kwotę 69 tysięcy złotych, 40 złotych 97 groszy. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 6 września 2021 roku. To są informacje ogólnodostępne na stronach internetowych Wód Polskich. Natomiast informacji bezpośrednio już telefonicznie uzyskanych z Wód Polskich wynika, że obecnie są w trakcie przygotowania dokumentów do podpisania umowy. No i zgodnie ze specyfikacją termin wykonania tych robót to jest 60 dni od daty podpisania umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pani radna, spokojnie, troszkę mniej emocji. Wszystkie odpowiedzi pani usłyszy. Tak po kolei, to co pan przewodniczący Zarządu Osiedlowego, pan Mirosław Hajnosz mówi odnośnie przejść. Tak, bardzo nam zależało, żeby to było aktywne przejście. Niestety nie udało się go zrobić, tak to powiem w skrócie. Niemniej jednak rozmowy są również toczone i z policją i na ile jest to możliwe, to ta policja też tam radiowozem staje. Natomiast również pana dość często widzę po mieście. I również pan chyba to zauważa, tak jak wszyscy, że ci piesi, którzy się zbliżają do przejścia, i to jest z tej mojej pozycji apel do wszystkich, żeby było wyraźne zasygnalizowanie, że przechodzimy i to by było najlepsze, co powinno się zdarzyć. Niemniej jednak są różne przypadki i różnie to bywa. Jeżeli chodzi o treści, które pani radna przytoczyła odnośnie pana starosty, dostanie odpowiedź szeroką, z pełnymi wyjaśnieniami w formie pisemnej. Szanowni Państwo, nie chcę się tutaj odnosić do żadnych wpisów facebookowych, do żadnych zdjęć, do artykułów prasowych i innych rzeczy, bo myślę, że od początku wszystkich Państwa zaprosiłem do współpracy. Od początku mówiłem, że na poziomie gminy nie bawmy się w jakieś opozycje, nie opozycje, tylko dobre pomysły, dobre inwestycje realizujmy razem. O to w tym wszystkim, Szanowni Państwo, chodzi. Króciutko odnośnie Pantalowic. Mam pełną świadomość, że nie wszystkie decyzje są proste,
łatwe i przyjemne. Ale jak sobie, szanowni państwo, przypomnicie, to ja byłem tym, który, przepraszam za słowo, kolokwializm, dał to zielone światło, że robimy te drogi w Pantalowicach. Bo te drogi, szanowni państwo, były dużo, dużo wcześniej, nie wchodzę, obiecane, zaplanowane, nie wiem. Ale to była moja decyzja, że tak robimy to, bo jest to niezbędne. I z tego, co pamiętam, wypowiedzi były następujące. Ale ktoś powie, że dalej jest robione koło miejsca zamieszkania pani radnej. Co ja wtedy powiedziałem? Jeżeli robimy drogi wojewódzkie, drogi powiatowe są robione, robimy ciągi pieszo-rowe, robimy oświetlenia, więc jakby to wyglądało, gdyby drogi gminne zostały na takim poziomie, jakim są teraz? Naprawdę ubolewam nad tym, że nie jestem w stanie wszystkim zrobić tak, jak być powinno, ale jest to po prostu niemożliwe. Ostatnie, co do KOSiR-u, nie umie się wypowiedzieć, ale na pewno to sprawdzę. Dziękuję. Jeszcze pan nie skończy, panie burmistrzu, wszystkiego, bo jeszcze ja pytałam do pana burmistrza w sprawie zmiany organizacji ruchu. Pani radna, nikt pani głosu nie udzielił jeszcze, spokojnie. Poprzez podniesienie ręki zgłaszamy się, że chcemy zabrać głos i wtedy przewodniczący udziela prawa głosu. Bardzo proszę, pani radna. Nie chciałam pana burmistrza wytężać. Jeżeli już był przy mównicy, niech by odpowiedział na to pytanie. Proszę jeszcze raz pana burmistrza o zabranie głosu odnośnie zmiany organizacji ruchu. Ta organizacja ruchu już obiecywana była sierpień, lipiec, to miał być termin ostateczny. Mamy wrzesień. Nic się w tej sytuacji nie dzieje. A jeżeli jeszcze jeżeli będę dwa razy podnosić ręki, panie przewodniczący, jeżeli pan tak burmistrz ładnie mówi i zaprasza do współpracy, ja już to panu nieraz mówiłam, na pana warunkach. Proszę nie robić z siebie bohatera. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uważam, że takie słowa na końcu są nietaktowne. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Przez kulturę osobistą nie odniosę się do tych słów. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę oznakowania, to proszę poczekać. Będzie zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. To nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, panie burmistrzu. Ja wystosowałam pismo do starostwa, do naczelnika Wydziału Komunikacji z zapytaniem, czy pan burmistrz wystosował jakieś pismo odnośnie zmiany tej organizacji ruchu. Oczywiście otrzymałam odpowiedź. Pismo państwo wystosowali 23 sierpnia 2021 roku o zatwierdzenie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Kańczuga. Jest wszystko ujęte, ale proszę państwa, najciekawszy jest zapis końcowy tego wniosku, które państwo do Wydziału Komunikacji skierowali. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do dnia 30 września 2022 rok. Proszę państwa, czyli jeszcze rok będą ludzie mieli policję pod domami. Czyli dlaczego pan, pomimo formalnych papierów, ma pan wszystko formalnie już zatwierdzone, dlaczego pan to odwleka w czasie? Co jest tym spowodowane? Proszę mi tu udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A o takcie to porozmawiamy kiedy indziej. Dziękuję bardzo, pani radna. Bardzo proszę, pani kierownik. Odniosę się do tej organizacji ruchu. Rzeczywiście tam są już wszystkie projekty zaopiniowane, cały projekt jest przygotowany. Doszło tam dosyć sporo nowych znaków, progi zwalniające. No jest to dosyć duży koszt, także tutaj już kwestia referatu budżetu i finansów odnośnie finansowania tego. Także prawdopodobnie początek przyszłego roku będzie to ujęte w nowej perspektywie finansowej. Odnosząc się tutaj jeszcze do zbiornika retencyjnego w Pantalowicach, no to na chwilę obecną jest robiona aktualizacja tego projektu w związku z dostosowaniem do obecnie panujących przepisów nowego prawa wodnego.
Jeżeli będzie tylko możliwość złożenia wniosków, to na pewno taki wniosek zostanie złożony o dofinansowanie budowy tego zbiornika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę komisję wnioskową o przedstawienie wniosków powstałych w toku dyskusji. Komisja wnioskowa. Komisja wnioskowa w składzie Jolanta Kubicka, był Wiesław Dudka, który opuścił sesję, i Andrzej Kubicki w dniu 23 września 2021 roku opracowała następujące wnioski. Usunięcie zakrzaczeń z brzegów i koryta rzeki Mleczka oraz naprawy wału na całej długości całego osiedla AK do Miżatyc. Czy nie wystarcza ta informacja, która została przekazana przez pana kierownika, pani radna? Tak. Wystarcza? Jest satysfakcjonująca. Można ten wniosek ściągnąć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę następny. Następnie wniosek. Wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o remont chodnika w miejscowości Sieterz. Szczegółowo jest opisane na... Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę o wyciągnięcie ręki do góry. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw, jednogłośnie dziękuję. Następny wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku o budowę chodnika w miejscowości Sieterz zgodnie z informacją złożoną przez pana starostę powiatu przeworskiego. Ja tylko zapytam, to jest, chodzi o tą sesję z 25 lutego tego roku? Tak, dobrze. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę o uniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję. Następnie wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Oddział w Łańcucie o dokonanie remontu chodnika w miejscowości Sieterz przy drodze wojewódzkiej numer 881. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę o uniesienie ręki do góry. Widzę jednogłośnie, dziękuję. Do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku o wycinkę zakrzaczeń przy drodze powiatowej przed ostatnią zatoką autobusową w miejscowości Sieterz. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o uniesienie ręki do góry. Widzę jednogłośnie, dziękuję. Następnie zamontowanie przepustu drogowego pod drogą gminną numer 582 w miejscowości Rączyna. To jest wniosek do pana burmistrza. Kto jest za przyjęcie wniosku, proszę o uniesienie ręki do góry. Dziękuję. Następnie wniosek o wymianę przepustu drogowego pod drogą gminną numer 532 i uzupełnienie ubytku w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Rączyna koło budynków numer domu 200 i 202. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o uniesienie ręki do góry. Widzę jednogłośnie, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. W tym punkcie ktoś z państwa jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewidzianego na dzisiejszą sesję w Rady Miejskiej, dziękuję za udział paniom i panom radnym oraz osobom zaproszonym. Zamykam obrady 29 sesji Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Dziękuję. Miłego popołudnia życzę państwu.